Osoby, które wchodzą do branży, powinny sobie zrobić taki test, czy w ogóle chcą robić to, co nazywa się copywritingiem, bo często mówi się, że to jest tylko pisanie. Jeżeli chodzi o klepanie tekstów, mówiąc kolokwialnie, no to to, to się już skończyło. Osoby wchodzące do branży myślą, że za pierwsze zlecenie kupią sobie furę jakąś, bo, bo się tyle tym zarabia, a potem przychodzi rzeczywistość, gdzie się okazuje, że to zlecenie to wcale nie jest takie opłacalne, a jeszcze oddać z tego podatek, a jeszcze coś. No i w końcu wychodzi połowa pieniędzy, które mieliśmy zarobić, i jeszcze druga połowa tych pieniędzy znika, można powiedzieć, w czasie, bo poświęcamy ten czas na poprawki, a wcześniej nie, nie uwzględniliśmy ich w cenie. Masz ten zawód copywritera, no, umniejszony do roli robotnika trochę, no nie? czyli że taki wyrobnik. Dobra, chłop przyjdzie, napisze nam tekst i my sobie go wrzucimy na stronę. A czy to będzie zarabiać, czy nie, to już nie wiemy, ale pewnie jeżeli nam napisze, to będzie. I ja nie ogłaszałem się na grupach nigdy, to znaczy, zawsze miałem zlecenie od kogoś, albo z polecenia na grupie, jakże ktoś polecił mnie. Albo znalazł mnie poprzez wyszukiwarkę, albo, albo jakąś reklamę płatną. Natomiast jestem z tego nawet dumny, mogę powiedzieć, że nigdy się o to zlecenie nie prosiłem. Chociaż różnie bywało też, bo, bo były one potrzebne. Natomiast nie robiłem czegoś takiego, że hej, mam wolny termin i mogę obsłużyć dwóch klientów. Podcast The Best, czyli Daniel Bawi edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Siema. Mój dzisiejszy gość to veteran branży. Zagorzały przeciwnik AI, współautor i współprowadzący podcast o reklamie w internecie, czyli dla kogo, za ile i po co. I to za ile będzie nas interesowało dzisiaj najbardziej. Z nami Piotr Polo. Siema, Piotrze. Siemanko, dzień dobry, cześć. Co ostatnio, Piotrze, napisałeś za force? Ostatnio napisałem scenariusz do krótkiego filmu reklamowego dla mojego klienta, plus dodatkowo do tego od razu mailing, który pewnie jeszcze będziemy poprawiać, bo zobaczymy, co wyjdzie ostatecznie na montażu z filmu, ale taki pa taką paczkę sobie zrobiliśmy na początek. Mhm. Czyli nadal osobiście pisujesz różne rzeczy. pisujesz, tworzysz, składasz, nie wiem. Jesteś purystą tu, tu w tej kwestii? Czy, czy e, czy tak, tworzyś, to znaczy, wiesz co, żebyśmy od razu na początku wyjaśnili, to nie jest tak, że ja sobie tylko zarządzam, podzlecam i doglądam i wystawiam faktury, bo bo to chyba nie o to chodzi w copywritingu też. Ja się boję bardzo tego, że, że kiedyś przyjdzie taki czas, że będę tego że, że będę tylko zarządzał, więc y, unikam tego jak najbardziej. Chcę być aktywny tak bardzo jak, jak się da i. I chyba to nie jest moja, m, moja wymarzona rola, żeby tylko zarządzać i, i wystawić faktury, wiesz, więc nie, no, no cały czas. Też wrócę trochę do tego, m, co powiedziałeś na początku odnośnie tej walki ze jajem trochę, bo to nie jest tak, że jestem zagorzałym przeciwnikiem, nie chcę, żeby tak wybrzmiało, bo tak nie jest, ja po prostu to, mówiąc kolokwialnie, olewam albo też nie zwracam na to uwagi w, w zleceniach, wiesz, e, wchodzą jakieś innowacje, które po, po czasie albo okazują się, że są okej, okay, albo nie, więc czas pokaże, czy po po prostu będę musiał się pożegnać z branżą albo do, do niej dopasować. Natomiast na ten moment mamy dwa lata od wejścia AI, a ja dalej w copywritingu jestem. Potwierdzam, potwierdzam tak samo, bo ludzie czasem pytają, nie, że. No ale ten czy słuchajcie, bo teraz weszło AI, czy, czy wy czasem nie macie mniej zleceń? No i tak patrzę, no. Nie, nie żeby miał jakoś szczególnie mniej zleceń, nie? więc no, jeśli kogoś, cały czas mówię, że jeżeli kogoś AI wykosiło, to znaczy, że najprawdopodobniej nie reprezentował dostatecznej jakości w stosunku do ceny i jeśli reprezentujesz porównywalną jakość do tego, co wypluwa AI, no to no, nie ma bata, żeby AI nie było tańsze. AI jest tańsze niż też z Indonezji i Pakistanu. Tak, zgadzam się, ale z drugiej strony też ci, którzy wylecieli, może nie mieli tyle szczęścia do osób, z którymi współpracowali, bo mogą być dobrzy, a klienci, którzy działali z nimi, powiedzieli, że po prostu decydują się na tańszą opcję, niekoniecznie lepszą, więc też nie myślałbym o tym, że osoby, które nie są w copywritingu, wypadły, bo są słabe. Jasne, to był jeden pewnie z, z, z czynników, ale kwestia też, czy masz trochę szczęścia do ludzi. Wydaje mi się, że, że, że ma to sens, ale jest tak, jak mówisz, rzeczywiście, jeżeli nie idziesz w copywritingu, o tym też pewnie powiemy, jak w ogóle do tego copywritingu wejść i, i dlaczego ta pasja i te zacięcie ma, ma tutaj olbrzymie znaczenie, ale jeżeli chodzi o klepanie tekstów mówiąc kolokwialnie, no to, to to się już skończyło. Dojdziemy do tego wchodzenia właśnie do copywritingu, bo kolejne pytanie jest o to, jak ty do tego copywritingu wszedłeś i jak to się stało, że po tylu latach jeszcze z niego nie wyszedłeś. Sam się nad tym zastanawiam, dlaczego tutaj jeszcze jestem, ale chyba jest ta pasja, od której zaczęliśmy. Ja trafiłem do copywritingu z telewizji, to znaczy zawsze byłem związany z tekstem. Na początku zacząłem pracę w polskim radiu, wcześniej jeszcze w radiu studenckim, więc cały czas ten tekst się przewijał, a dodatkowo robiąc zlecenia, mówiąc tak. Kolokwialnie po robocie, zacząłem pisać i to jakieś teksty wtedy jeszcze nazywane preclami albo redagowałem teksty kogoś, kto je po prostu stworzył. No i tak się powoli rozwijałem, zdecydowałem się na założenie swojej działalności. No a potem zacząłem powiększać zespół, więc jeżeli mogę powiedzieć tak o sobie, to mam szczęście, że robię to, co chciałem robić w życiu, bo jestem z tą treścią związany już od dawna. Nie było. Takiego myślenia o tym, że muszę coś robić w życiu, to może zacznę pisać. Dokładnie. To jest wiesz, co, mam już te, te parę naście, już parę dziesiąt chyba odcinków za sobą z, z ludźmi i ten powtarzający się schemat wśród osób, które nie wypadły z branży, a które wręcz dobrze sobie radzą, to jest to, że lubią pisać. Że to nie było tak, że hmm, przyszła pandemia, idziemy do online, u. dobra, co można robić w online? OK, chodzę w Google, Top 183 tysiące sposoby na zarabianie w internecie. Gap, copywriting, nie? Weź na good content, kliknij guziczek, dostaniesz zlecenie i dostaniesz za nie 12 zł. No, dobra, biorę. A później, kurwa, copywriting to jednak nie jest to. to, jest, to mm -hmm. Tu jednak się trzeba namęczyć, nie? Ja tego, ja tego nie chcę, to jest do dupy, to klienci są do i w ogóle nie. Tak, samo to, bo już wspomniałeś o tym, gdzie szukać tych zleceń. Ja się zatrzymałem na tym etapie, kiedyś mnie to irytowało, dzisiaj po prostu skroluję dalej, jeżeli widzę takie albo ogłoszenia, albo po prostu oferty. Gdzie są, już nie stygmatyzując ani nie, nie kategory, ani nie kategoryzując ludzi, ale widzę często, że albo to, co mówisz, przyszła pandemia, albo ktoś jest na urlopie macierzyńskim i chce po prostu do, dorobić, a że nie może wyjść z domu, a ma w domu komputer, to może by zaczął pisać. I ten zawód jest taki. Hmm, Cały czas gdzieś umniejszany i niedoceniany z tego względu, że po prostu Ty sobie tylko mówiąc kolokwialnie klepiesz w komputer, klepiesz w klawiaturę i przecież to nie ma żadnej wartości, ani, ani nie potrzeba do tego umiejętności, aż do pierwszego napisania tekstu. I tutaj często podaję za przykład firmy, które mówią, że my sobie o nas to sami napiszemy do, do, do zakładki o nas sami, więc potrzebujemy tylko innych tekstów, a po tygodniu dostaje informację, że jednak spędziliśmy nad tym dwa dni i, i mamy jedno zdanie, gdyby mógł Pan jednak pomóc. Okej. Okay. I pomogę, tylko znowu jest coś takiego, że masz ten zawód copywritera no umniejszony do roli robotnika trochę, no nie? Czyli, że taki wyrobnik, dobra, chłop przyjdzie, napisze nam tekst i my sobie go wrzucimy na stronę, a czy to będzie zarabiać, czy nie, to już nie wiemy, ale pewnie jeżeli nam napisze, to będzie i to jest takie bardzo wiem, że to upraszczam, ale no tak dzisiaj wygląda copywriting w odbiorze ludzi, którzy po prostu wiedzą, że mają mieć coś na stronie, ale nie wiedzą, kto ma dokładnie to wykonać i po co i za ile pieniędzy. Coś w tym jest. Coś w tym jest. Jest tutaj trochę piłeczka po stronie klienta, ale też zauważyłem, że ostatnio rozmawiałem z Asią Pędzą i, i ona nie ma takich klientów, którzy nie rozumieją, co to jest copywriting. i Nie ma klientów, którzy się na przykład targują za stawkę. I tak zacząłem rozkminiać kudle. Ludzie, którzy narzekają, mają klientów, którzy narzekają, a ludzie, którzy nie narzekają, mają klientów, którzy nie narzekają. No, nie bardzo wierzę w to jakieś wiesz kosmiczne prawa przyciągania, ale coś tu kurde jest na rzeczy. To też kwestia i doświadczenia w branży i tego na ile sobie możesz pozwolić, bo jeżeli zaczynasz, no to przeważnie bierzesz wszystko. Nie mówię, że, że za darmo albo za dwa złote, ale bierzesz wszystko, co możesz, co możesz napisać. Kwestia rozliczenia to już jest druga rzecz, ale na pewnym etapie masz już klientów, którzy są świadomi, tak jak wspomniałeś oraz możesz świadomie i, i bez żadnych problemów ich odrzucić, powiedzieć, że nie masz czasu albo, że możesz pomóc, ale za miesiąc i jeżeli się zdecydują i poczekają, to jak najbardziej. Więc tutaj chyba jest klucz w tym, żeby wypracować sobie na tyle renomę i na tyle możliwości, żeby tymi klientami się mówiąc tak bezpośrednio nie przejmować. A jak to odrzu odrzucić, odrzucić klienta, Piotrek, w copywritingu? Co ty co opowiadasz za głupoty jakieś? <laughs> jak odrzucić klienta? To znaczy, że odrzuca czasem klientów jak najbardziej, albo na, na etapie briefowania, albo jeszcze na etapie rozmowy, kiedy słyszę, że coś, co w ich głowie, coś, coś, co jest nierealne po prostu do wykonania, a w ich głowie wygląda, że po prostu siądzie pani i napisze, gdzie nawet nie, nie dostaje materiałów. Zdarza się, że ktoś podeśle mi linka do konkurencji i powie, że proszę to zrobić tak samo, tylko lepiej, więc już tutaj mi się zapala czerwona lampka, że nawet nie mam żadnej strategii, więc szkoda, szkoda mojego czasu i pieniędzy klienta. Co więcej, wiem, że będę miał problemy przy Poprawkach, bo jednak klient zadecyduje, że to jednak nie to. Ja pamiętam jeszcze, jak byłem tak mniej doświadczony, jakkolwiek to zabrzmi, gdzie klientka zadzwoniła do mnie, i ja przez całą niedzielę siedziałem z nim na telefonie i poprawiałem teksty tak, jak ona chce. To też mi dużo nauczyło. I też to taka wskazówka do, do copywriterów, którzy nawet zaczynają żeby nie dali się nabrać na to, że, że mają siedzieć z klientem i teraz poprawiać, nawet jak to już jest zapłacone, no bo, bo ma, mamy dalej, no inwestujemy swój czas w to zlecenie, a dwa, jeżeli, jeżeli, jeżeli klient nie wie na samym początku czego chce, no to, to raczej w połowie współpracy też nie będzie wiedział. Pamiętam, z kimś rozmawiałem, to chyba Ewa, Ewa Szczepaniak opowiadała, że miała taką klientkę, która zleciła jej tekst, Ewa ten tekst napisała, wysłała do klientki, klientka popoprawiała, poprzepisywała po swojemu, i w efekcie to nie był tekst Ewy, tylko tekst klientki, ale klientka i tak za, za to zapłaciła, nie? Nie no, to nie mam problemów to, że się angażujesz w moją pracę, jeżeli ją najpierw zaakceptowałeś. To znaczy, jeżeli ja napisałem tekst i mówisz, dobra, jest okej, okay, ale dwa zdania sobie poprawię, to, to nie mam z tym problemu. Większy problem mam z tym, kiedy klient wie, że w Cenie ma jedną poprawkę, i przychodzi do mnie i mówi: Wszystko super, tylko proszę zmienić słowo auto na samochód. No bo klient ma poczucie, że, to, że za to zapłaci, więc no muszę to wykonać. Także poświęcam te 10 sekund i często śmieję się, że napisanie tej uwagi i tego maila albo wykonanie telefonu zajmie więcej niż samemu, samemu to poprawić. No ale okej, okay, rozumiem, że, że pieniądz jest wydany, więc musi być wykorzystany co do grosza, no może powiedzieć. Ja miałem, miałem też taki przypadek właśnie, że klient zamieniał, wiesz co, yy, zamieniał do komentarzu, nie że w trybie sugestii w Google Docsie, że tylko kliknę i OK, tylko w komentarzu pisał, że proszę zamienić oraz na i. Mm -hmm. Ja miałem przyjść i wiesz, skreślić oraz i, i wstawić i czy odwrotnie jakoś tak, więc. Tak, ale to, poczucie tak... sprawczości jest po stronie klienta, zapłacił i, i czuję, że zadanie zostało wykonane w 100% tak jak chciał, OK, no. Dla nas dziwne, ale no, klient może po prostu, może też być tak. Nie, nie dopytywałem nigdy o to, że aż do momentu oddania tekstu, klient nie chce się angażować samemu, tylko liczy na pracę specjalisty. Może też tak być. Nie odbieram tego tak, no bo jeżeli dostałbym ja, jako klient, tekst, w którym trzeba poprawić dwa słowa, albo nawet coś dopisać samemu, no to, to zrobiłbym to już osobiście. Mówisz o zaangażowaniu klienta. To wydaje się ważne. Nie? Mhm. Wydaje się ważne i wydaje się potrzebne tak na już na, na samym etapie rozmowy, o czym wspomniałem, bo ja nie lubię dzisiaj i nie chcę i też mogę sobie na to pozwolić, żeby prosić się klienta o materiały, prosić się klienta o poświęcenie uwagi, bo ja często porównuję te prace copywritera do architekta albo do lekarza nawet. Wiem, że to są bardzo... Rozbieżne profesje i większe doświadczenie jest potrzebne. Natomiast zmierzam do tego, że jeżeli projektujesz sobie dom, to nie mówisz projektantowi, to proszę zrobić to tak jak pan uważa, a ja to zaakceptuję, albo nie. Jesteś wręcz czasami nachalny, może tak powiem, żeby uwzględnić poprawki. A może jeszcze to zmienić, a może jeszcze coś dodać. A co myśli pan o tym? A co o tym? Jak ten dom będzie wyglądał? Chciałbym, żeby tak copywriting kiedyś wyglądał, że, że klient jest zaangażowany na tyle, że nawet ja nie potrzebuję pomysłów, jakie on ma w głowie, ale żeby dał jakąś wizję, w którą stronę mamy iść, żeby ten brief był spójny z tym, co, co mamy osiągnąć, bo często jest tak, że na przykład grupa docelowa, ja mam w briefie napisane: proszę wypełnić fragment o grupie docelowej, a klient odpowiada: wszyscy, którzy chcą kupić mój produkt, no to, no to trochę za mało. Tak samo, jakie ma pan cele, no, osiągnąć sukces. Też trochę za mało, więc wiesz, y takie wypełnianie briefu dla samego wypełnienia też już jest taką czerwoną lampką i, i rezygnuję z tej współpracy. Mówię czasami wprost, że te informacje, które uzyskałem, no to to jest za mało. Jeżeli będzie miał pan chwilę i, i przysiądzie pan do tego briefu, to, to wrócimy do współpracy. Jak najbardziej mogę pomóc, też wypełnić. Natomiast ogólne informacje, które mają być tylko wypełnione, żeby klient odhaczył na czegliście, że wypełnił brief, a teraz piłeczka po mojej stronie, no to, to przynosi więcej szkody niż pożytku. Miałem, miałem taki przypadek kiedyś, że klient mi powiedział, wiesz, wysyłam brief tam z pytaniami też o grupę docelową i o to wszystko i klient y, zaczyna to wypełniać i w połowie briefu mówi, kurde, tyle tego tutaj wszystkiego, to już bym sam sobie szybciej napisał, nie? Proszę bardzo. No tak, kiedyś, się, kiedyś się jeżyłem na to, ale teraz mówię, tak, tak mówię, proszę bardzo, bo to zdanie, które powiedziałeś wcześniej, że my tę te, my te treść na stronę o nas to napiszemy sobie sami. A po tygodniu, czy tam po dwóch tygodniach, ma, mamy jedno zdanie, pan to jednak zrobi. Nie? I, I też moja znajoma mówiła właśnie, że y, po kampanii sprzedażowej, wiesz, wszystkie maile napisane, przeczytała te maile i mówi: Po wszystkim gdzieś tam jednego maila miała napisać. nie? Mówi: Jezu, Daniel, ja Cię podziwiam, że ty tak potrafisz siąść i napisać tego maila. Ja napisałam jednego i się bardziej zmęczyłam niż przy porodzie, a u, uwierz mi, rodziłam dwa razy. Mhm. Więc i, i miałem też paru takich znajomych, którzy mówili, że mogą poprawić, ale tak, żeby od zera coś napisać, to. Nie. No, ale wiesz, to jest takie trochę porównanie do innych zawodów. Ja mam wielu znajomych, którzy są na przykład mechanikami, siedzą w motoryzacji i też mogę im powiedzieć: Ja się podziwiam, że ty potrafisz wyciągnąć ten silnik, rozłożyć go, później go jeszcze złożyć i on, i on dalej działa. No, to wiesz, analogicznie do, do tworzenia kontentu, to nie jest siadasz i piszesz, tylko zanim to napiszesz. Ten, ten proces pisania to już jest jeden z elementów, jeden z etapów. Na którym jesteśmy, natomiast trzeba to wymyślić, trzeba się zastanowić, czy w ogóle ma sens to, co chcemy napisać i do kogo to mamy kierować, więc no, ja traktuję copywriting bardzo bardzo serio i chciałbym, żeby to, było, żeby to był jeden z poważniejszych zawodów. Wiem, że często problemem jest niski próg wejścia i psucie branży, o czym pewnie powiemy dalej, ale, ale tak jest w każdej branży, bo mechanik też może zrobić coś tanio i, i niedobrze, no ale rynek go zweryfikuje. Właśnie, rynek go zweryfikuje. Do, do tego dojdziemy, pewnie do tego poczucia rynku, a tak krążymy, krążymy wokół tego copywritingu. A podstawowe pytanie brzmi: co Twoim zdaniem, na podstawie Twojego doświadczenia w branży i z klientami, jest w copywritingu najważniejsze? Jeszcze po zapisaniu, rozmowa i taka ja często porównuję, że copywriter to jest trochę jak dziennikarz, czyli taka ciekawość świata, ciekawość tematu, ciekawość tego, w jaki sposób coś, coś przekazać. Nie mówię tutaj już o tym, że jeden tekst ma być bardziej poradnikowy, drugi ma być bardziej perswazyjny, trzeci ma być bardziej naukowy, bo to już jest na kolejnym etapie. Natomiast sam początek tego, czyli ta ciekawość, wiesz, trochę tak, że klient do ciebie przychodzi z tematem i mówi: Wiesz co, bo mam do napisania poradnik dotyczący wymiany opon na przykład. I tu już w głowie masz, dobra, zróbmy to w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób. Najlepiej dograjmy jeszcze jakieś wideo, w którym to pokażesz. Będziemy mieli więcej kontentu, zrobimy taki recykling i wiesz, dać temu klientowi trochę więcej niż on oczekuje. Bo on chce od ciebie napisania tekstu, ale jeżeli on od ciebie usłyszy, że można by jeszcze zrobić to tak, a powiązać z tym, a zdjęcia wykorzystać w taki sposób. To już jest na, jest na plus. Nie mówię, że to jest takie danie cukierka, o czym często mówi z Gret, ale jest to też pokazanie zaangażowania, i tym się dzisiaj, wydaje mi się, wygrywa. Oprócz tego, że, że szybkość odpowiadania na, na zapytanie też ma, też ma znaczenie, natomiast sens ma tutaj zaangażowanie w to, żeby pokazać temu klientowi, że naprawdę chcesz go obsłużyć i mu pomóc, a nie jest to kolejna osoba, dla której trzeba napisać tekst. Nie wiem, czy odpowiedziałem wystarczająco na Twoje pytanie, ale tak to widzę w copywritingu, że, że najpierw, zanim zaczniemy pisać, to musimy się w to zaangażować i, i wiedzieć, czego chcemy i że chcemy tego w ogóle, żeby, żeby tego dokonać. Myślę, że tak, myślę, że to odpowiada na to pytanie. Tym bardziej, że nie wiem, czy to jest jakaś synergia, czy co, ale też dochodzę do tego samego wniosku na tym etapie, że zaangażowanie jest najważniejsze, bo z zaangażowania bierze się wszystko inne. Nie ma czegoś takiego, że na przykład nie dołożyłeś starań do researchu. Dołożyłeś starania, bo jest zaangażowanie, że nie zapytałeś o coś klienta i później ten tekst przez to jest może słabszy albo mniej skuteczny. Nie, zapytałeś, bo jest zaangażowanie. To, na co moi klienci najczęściej były copywriterów narzekali, to kontakt i terminowość jeżeli masz zaangażowanie, to nie ma opcji, że kontakt leży i że coś jest nie na termin. Nie? Jeszcze tak dodałbym hmm? do tego, co jest najważniejsze, to, to może zabrzmi bardzo banalnie i tak patetycznie, ale. Ale taka szczerość, że jeżeli nie potrafisz napisać na, na dany temat, to po prostu o tym powiedz. I ja też często klientom mówię, jak do mnie dzwonią, że potrzebują pomocy. W copywritingu, pytam, jaka branża? Mówię, na przykład, nie wiem, maszyny CNC. No to mówię, no to niestety panu nie pomogę, bo nie zajmujemy się tym. Mogę polecić kogoś innego, albo proszę poszukać na, na grupach, albo mogę polecić dać, dać kontakt do kogoś. Natomiast nie zrobimy tego i słyszę, że no ale to zrobi pan z ogólnych informacji, a, a potem pan to jakoś sklei. No i to nie do końca o to chodzi, bo jeżeli mamy to robić byle jak, to nie róbmy tego wcale, bo ktoś to kiedyś oceni i dowie się, że robił to ten copywriter, więc no, nie warto na niego stawiać. Więc wydaje mi się, że branie takich zresztą też chyba kiedyś o tym wspominałeś na LinkedInie albo zwróciłeś komuś uwagę, że jeżeli jest aktywny pod każdym postem dotyczącym poszukiwania zleceń, ktoś napisze szukam copywritera do branży stomatologicznej, za chwilę szuka copywritera do branży motoryzacyjnej i cały czas zgłasza się ta sama osoba i zgłasza się co 10 sekund, no to też jest trochę no, niebezpieczne dla klienta, wydaje mi się. Potwierdzam, potwierdzam. kiedyś komentowałem, ale teraz nie komentuję tego, bo, bo bana można wyłapać na tych grupkach. Ale do maszyn CNC ja rozmawiałem niedawno z Mileną Dzikowską, także mogę polecić. Tu będzie odcinek w opisie, więc jakbyś, jakbyś kiedyś potrzebował, może, mhm. może znasz, a jak nie znasz, to to was przedstawię. Także mhm. zna się, zna się na tym, bo y, rozmawialiśmy. Ale potwierdzam, popieram, potwierdzam i popieram to, co powiedziałeś, że jak się na czymś nie znasz, kiedyś brałem. Wiesz? I, i tak jak z ludźmi rozmawiam, to też y, pytam o te najtrudniejsze zlecenia. To najtrudniejsze zlecenia biorą się właśnie z tego, że biorą zlecenia, który, których w ogóle nie powinni wziąć. Na tematy, na których się nie znają. Mnie to dotyczy i dotyczy to wielu innych osób, że po prostu wiesz, bierzesz zlecenie, nie masz o tym pojęcia, wchodzisz w research i nagle się okazuje, ja pierdzielę. To ja, żem zrobił. I teraz hmm. co? Iść do klienta i mu powiedzieć, panie, słuchaj, ja tego nie uciągnę, czy, czy co? I jest problem. Nie? To ci też trochę zabija, mam takie poczucie. Hmm... Może nie tyle kreatywność, co podejście do samego copywritingu, bo wiesz, pieniądz teraz w cenie i każde zlecenie jest, jest warte tego. Ale jak sobie pomyślisz o tym, to biorąc trudne zlecenie, posiedzisz nad nim dwa razy dłużej, a biorąc cztery, cztery łatwiejsze, i tak na tym zarobisz. Więc nawet jeżeli klient się upiera, żebyś mu pomógł, no to ja wychodzę z założenia takiego, że jeżeli jest trudny temat i go nie czuję, to proszę klienta, żeby o tym napisał. To nie musi być jakieś super. To może być kwadratowe, mogą być błędy i tak dalej, ale żebym dostał ten wsad, to mięso i ja to wtedy zredaguję, skoryguję. Na taką współpracę możemy się umówić, ale nie, nie pisze się na to, że, że dostaję materiały, których sam nie rozumiem, często jeszcze w języku angielskim i mam teraz zrobić z tego materiał, a potem dostaję odpowiedź od klienta, że to zupełnie nie to, więc muszę znowu wrócić do początku, że mówię, no ale mówiłem, że się na tym nie znam, także. Dzisiaj już sobie na to nie pozwalam, kiedyś jeszcze się na to nabierałem. Czyli wysadź z tego. No dobra, padło hasło, padło słowo kluczowe zlecenia. Gdzie tych zleceń szukać? No i tutaj mogę trochę zawieść oczekiwania, bo ja nie ogłaszałem się na grupach nigdy. To znaczy, zawsze miałem zlecenie od kogoś albo z polecenia na grupie, że ktoś polecił mnie. Albo znalazł mnie poprzez wyszukiwarkę, albo, albo jakąś reklamę płatną, natomiast jestem, jestem z tego nawet dumny, mogę powiedzieć, że nigdy się o to zlecenie nie prosiłem, chociaż różnie bywało też, bo, bo były one potrzebne, natomiast nie robiłem czegoś takiego, że hej, mam wolny termin i mogę obsłużyć dwóch klientów. Bardziej wyglądało to w ten sposób, że ktoś szukał kogoś na grupie i mój znajomy albo osoby z branży, bardziej mój znajomy, bo to osoby z branży to, to, to rzadko mnie polecały, natomiast mówił, że odezwij się do tej osoby, do tej osoby i też pewnie o to zapytasz, ale miałem o tyle, byłem o tyle do przodu i, i wyżej nad innymi copywriterami, że... Mm, Wszystkie osoby zainteresowane współpracą trafiały na moją stronę, to znaczy nie rozmawialiśmy przez Facebooka, przez Messengera, tylko trafiały na stronę. To też już trochę inaczej wygląda, bo mogły mnie poznać, zanim się ze mną skontaktowały. Spoko, wiesz, bo za... często o to pytam, często mhm. o to pytam, zwłaszcza doświadczonych copywriterów, że, że wiesz, gdzie są zlecenia. I mnie na przykład to trochę drażni, że, że ludzie pytają, gdzie są zlecenia, albo gdzie są klienci, że ulegają takiemu złudzeniu, że wiesz, jest gdzieś jakieś takie miejsce, w każdym mieście, gdzie ci klienci sobie siedzą mm -hmm. i trzeba do nich znaleźć drogę i mieć klucz, nie? A to nie tak działa. Tak, poza tym, wiesz, często mówi się, że pierwsze, co powinieneś zrobić, to, to założyć konto na, na platformie z tekstami, no to też znowu zabija potencjał i copywritera pod kątem tego, że no nie zarobi za dużo, a, a po drugie... Też trochę jest tak, że osoby wchodzące do branży myślą, że za pierwsze zlecenie kupią sobie furę jakąś, bo, bo się tyle tym zarabia. A potem przychodzi rzeczywistość, gdzie się okazuje, że to zlecenie to wcale nie jest takie opłacalne, a jeszcze oddać z tego podatek, a jeszcze coś. No i w końcu wychodzi połowa pieniędzy, które mieliśmy zarobić, i jeszcze druga połowa tych pieniędzy znika, można powiedzieć, w czasie, bo poświęcamy ten czas na poprawki, a wcześniej nie, nie uwzględniliśmy ich w cenie. Więc to, to też jest takie do przemyślenia na samym początku. No ale co do tych zleceń, żebym też trochę o tym powiedział, no to, to mówię, z grup akurat nie korzystam, ale często mam zapytanie, właśnie z, z wyszukiwarki, gdzieś z, z tego długiego ogona, który, który robiłem pod kątem e, treści na, na swojej stronie. I to też jest dobra m, wskazówka dla osób, które zaczynają e, i szukają zleceń, żeby najpierw e, no. Trochę popisać na własnym podwórku i pokazać, że coś się już ma. No bo jeżeli ktoś zapyta o to, co robiłeś do tej pory, to jeżeli powiesz, że jeszcze nic, ale jesteś kreatywny i szybko się uczysz, no to może Ci to za bardzo nie pomóc. Dokładnie. Własna strona to jest najlepsze miejsce, moim zdaniem, na portfolio. Ty bardziej, że możesz zdać, Klientowi podstawowe informacje na swój temat. Tak jak powiedziałeś, że klient może Ciebie poznać, zanim w ogóle zaczniecie rozmawiać. I co najważniejsze, klient może zrezygnować, zanim w ogóle się do Ciebie odezwie. To jest coś, mm -hmm. czego ludzie nie doceniają, że wiesz, wystawiasz sobie na przykład cennik i mówisz, że za taki tekst bierzesz tyle, i klient mówi, dobra, to jest dla mnie za drogo, i nawet nawet nie tracisz czasu na to, żeby go, żeby go wstępnie zbriefować albo spotkać się, pogadać o tym, co, czego i tak dla niego nie zrobisz, bo, bo klient ma na to, powiedzmy, zbyt niski budżet. Siema! Jak podoba Ci się odcinek z Piotrkiem? Ciekawy? Wartościowy? Jeśli nadal go oglądasz, to najprawdopodobniej coś się w nim urzekło. Jeśli tak, bardzo mi z tego powodu miło. Ale będzie mi jeszcze bardziej miło, jeżeli teraz znajdziesz te 2-3 sekundy swojego cennego życia na to, żeby kliknąć suba, kliknąć lajka, like kliknąć jakąś gwiazdeczkę. Bardzo mi to pomoże w zapraszaniu kolejnych gości, którzy patrzą na suby. Nie zapomnij też sprawdzić w opisie darmowych materiałów, m.in. kursu o tym, jak zarabiać więcej hajsu z copywritingu. Koniec ogłoszeń. Oglądaj dalej. Siema. Ale mówić, że masz dość klientów, masz dość zleceń, że wystarcza na przysłowiowy copywriterski chleb, masz agencję, masz firmę, masz podwykonawców, masz zespół. Jak przeszedłeś od tego wszystko zrobię sobie sam najlepiej do niech to ktoś zrobi za mnie. Mhm. Jeżeli chodzi o podzlecanie to tego nie robię, chociaż nie wykluczam, że, że w przyszłości może się tak wydarzyć. Co do samego budowania zespołu to też nie było tak, że ja sobie pomyślałem "OK, kończę pisać, niech teraz robi to ktoś za mnie, ja to będę nadzorował, bo tak jak mówię nigdy tego nie chciałem. Ja chciałem żeby, może powiem tak, nie chciałem być najlepszy we wszystkim jeżeli chodzi o marketing, ale chciałem sobie na tyle wyrobić renomę w marketingu pod kątem tekstów i samego kontentu, żeby wszystkie osoby z innych gałęzi marketingu przychodziły do mnie po kontent. to znaczy żeby obsłużyć Wszystkie gałęzie marketingu jednym, jedną gałęzią moją, czyli copywritingiem. Czyli jeżeli ktoś robi wideo, przychodzi do mnie po scenariusz na wideo. Jeżeli ktoś robi e-mail marketing, nie wiem, ma swoją platformę, to przychodzi po e-mail marketing. Jeżeli ma swojego bloga albo potrzeba wsparcia działu marketingu w jakiejś firmie, to przychodzi do mnie po te wsparcie. I tak sobie to wymyśliłem i pracowałem dosyć długo samemu, bo chyba. Od 2012 do 2015, wcześniej jeszcze bez działalności, więc tego nie liczę. Ale chyba trzy lata sam pracowałem i po pewnym czasie zacząłem mieć za dużo zleceń i myślałem nad tym, czy z nich zrezygnować, czy po prostu. Zacząć rozbudowywać zespół, ale nie, nie chciałem tego robić ze względu, nie chciałem podzlecać tego ze względu na to, żeby no, być trochę związanym z kimś, jeżeli miałbym tę osobę w zespole. Nie chciałbym robić tak, że podzlecam moje, moje zlecenia do innej firmy, bo też to trochę nie jest fair względem e, klienta. Wiesz, stałbym się takim trochę pośrednikiem, a nie chciałem nim być. To znaczy, wiesz, stałbym się agencją taką, która zleca teksty innym copywriterom, czyli te platformy, o których wspomnieliśmy, wspomnieliśmy wcześniej. Więc zdecydowanie, że y, zatrudnię osobę i to też nie było tak, że napisałem, że szukam osoby, która mogłaby mi pomóc, i przejrzałem setki CV i, i, i przeprowadziłem rozmowę i zatrudniłem. Tego też nigdy nie robiłem, ani razu y, zatrudniając osoby, a mamy w zespole cztery osoby. Nigdy nie sprawdziłem CV, nigdy nie zapytałem, jaką szkołę skończyła. Zapytałem, jakie ma doświadczenie w copywritingu, co może do mnie, dla mnie napisać i w jakim temacie najlepiej się czuję. I tak trafiła się pierwsza osoba, co też ważne, ja zatrudniam osoby online, to znaczy nie, nie siedzimy wszyscy razem, więc to też kwestia pewnego zaufania jest, jest istotna. Natomiast wszystkie osoby, które ze mną pracują, mogę powiedzieć, niektóre są lepsze ode mnie i tego też się nie wstydzę w niektórych branżach i są związane ze mną. To znaczy, pracują tylko w moim zespole w piotropolo.pl, nie, nie obsługują innych klientów poza, poza działaniami naszymi. Ciekawy model. Ciekawy model muszę przyznać, bo jestem, jestem na tym etapie, gdzie ty byłeś w 2015 roku, nie? Że, mhm. że tych zleceń czasem jest za dużo i, i myślę, co robić, nie. To pamiętaj o tym, że jest to niebezpieczne hmm. dla Ciebie pod kątem, oczywiście moje, osoby z mojego zespołu też mogą sobie przejść na działalność i tych klientów ze sobą zabrać, natomiast ostatecznie jeżeli podzlecisz innemu copywriterowi, który też ma działalność, teksty których nie będziesz robił, tylko je po prostu będziesz pośredniczył, no to za moment ten copywriter też może odezwać się do klienta i powiedzieć, wie pan co, bo ja robiłem te teksty, a Daniel je tylko przeforwardował i wystawił większą fakturę. Więc zapraszam do siebie, dogadamy się, co do ceny. I to trochę tracisz. Natomiast jeżeli ja mam osoby w zespole, które są związane umowami, związane może to, to źle zabrzmie, ale mamy do siebie pewne zaufanie, to i tak ostatecznie klient wie, że to wykonuje Piotr Polok.pl i że Piotr Polok to sprawdzi przed wysłaniem, i że to zrobi osoba z zespołu. Kiedyś się tego bałem. Pamiętam ze Zgredem, chyba 7 lat temu albo 6, byliśmy na obiedzie i powiedziałem mu, że myślę nad powiększeniem zespołu, ale trochę boję się takiej sytuacji, gdzie klient powie: Ale ja chcę, żeby to pan napisał. I na początku. No, Mega miałem problem, żeby się przełamać. Potem zacząłem mówić, sam zacząłem komunikować. Jeżeli klient przychodził, mówi, chciałbym zamówić u pana tekst, więc zacząłem mówić jasne, sprawdzimy to, i osoba odpowiedzialna z zespołu przygotuje tekst dla pana, więc już sam wychodziłem z tym, że to nie ja będę pisał, a jak ktoś mi mówił, że chce, żebym to ja zrobił, no to mówiłem, że niestety mam inne zlecenia i, i mam osoby, której mogę zaufać, a może nawet zrobi to lepiej ode mnie, więc ja i tak to zweryfikuję. Ostatecznie zostanie pan, mówiąc, tak kolokwialnie pieczątkę, że zweryfikowane przez piotrpolok.pl. Jeżeli będzie coś nie tak, to od razu, od razu to zmienimy. Co więcej, po latach nawet w mailach dostaję od klientów informacje, czy jesteście w stanie dla mnie zrobić, albo czy Pana zespół jest w stanie popracować nad danym, nad danym projektem. Nawet to zwiększa zaufanie klienta i pozwala na, wyż, na większe zlecenia, bo widzi, że jest więcej osób. Więc jeżeli klient mówi mam 100 tekstów do napisania, dacie radę, bo widzę, że mamy 4 osoby, mówię tak damy, ale musimy ustalić sobie deadline powiedzmy na, na za 2 dwa, za dwa, trzy miesiące, będziemy odsyłać na bieżąco, żeby też poprawki na bieżąco robić, więc w taki sposób to ograłem, że, że jest zespół, klient wie o tym, że jest zespół, zespół jest ze sobą związany, nie ma żadnego podzlecania, więc wszystko zostaje mówiąc kolokwialnie w rodzinie. Mam, kumam, tu Paweł Królak z coraz lepszej firmy miał taki patent, jak udzielali konsultacji, że jak ludzie chcieli bezpośrednio z nim, to on mówił, że stawka jest trzy razy wyższa, godzinowa, mhm. że to, to, albo... to też rozumiem, <grym zespołu> ale, ale znowu wiesz, wiem, że chyba Maciej Maniewski, fryzjer, ma takie coś, że jeżeli chcesz się u niego ostrzyc osobiście, to to jest wyższa stawka. Ja, ja takiego czegoś nie praktykuję, po prostu przychodzisz do nas jako do zespołu i i płacisz po prostu firmie piotrpolok.pl, a nie konkretnemu specjaliście. Ale pamiętam też taką sytuację, gdzie jedna z agencji warszawskich przyszła do mnie po teksty. Wtedy rozbudowałem zespół. Jeszcze nie miałem go aż tak rozbudowanego jak dziś. Aż tak, no to też brzmi, zależy dla jednych tylko cztery osoby, dla innych aż. Ja jestem zadowolony z tego, ale wracając. Jedna z osób powiedziała, że chce, żebym ja napisał ten tekst. Ja powiedziałem, że napiszę to osoba z mojego zespołu, po czym osoba z mojego zespołu wysłała ten tekst i w Wordzie w informacjach o y, autorze była, y, były nie moje dane. No i dostałem informację, że... Ten tekst jest do Bani, w ogóle popraw, to napisz to od nowa. A ja mówię, dobra, to teraz ja napiszę ten tekst. Zmieniliśmy w nim dwa zdania, zmieniliśmy w nim autora, i ja wysłałem ten tekst jako Piotr Polok, gdzie osoba, która pisała ten tekst, wiedziała o tym, że to zmieniłem. No i chyba tak psychologicznie zagrało, że ten tekst teraz jest super. Więc kwestia tego, kto się chyba pod tym podpisał, a nie kto to wykonał. Zabawne, no ale zobacz jak działa, wiesz, psychologia, tak samo jak zleciłbyś komuś tekst, miałbyś jakąś osobę, którą się inspirujesz i powiedziałbyś, ja chcę, żeby to ona napisała, ta osoba dałaby to komuś innemu, a po prostu zmieniła to na, na swój styl albo na swoją składnię i się podpisała, że to ona i byłbyś zadowolony, żyłbyś trochę w niewiedzy, więc ja wolę od razu powiedzieć o tym, kto to wykona, bo mogę oczywiście zagrać w ten sposób, że ktoś inny to napisze, a ja, a ja się pod tym podpiszę i to wyślę, no tylko bez sensu po co, bo za moment yy, przyjdzie taka sytuacja, że rzeczywiście ja będę musiał to napisać, bo nie będzie tej drugiej osoby no i zobaczy, że jest inny styl, inna składnia i, i inaczej tekst wygląda i ktoś powie, kto to pisał, bo poprzedni pana tekst był super, a to wcale nie był mój. No, ciekawa kwestia do przemyślenia, na pewno będę się nad tym, mm, oddam się refleksji. A co do tego podwykonawcy czy pracownika, który idzie do klienta i zabiera mi zlecenia, e, zastanawiałem się kiedyś nad tym, bałem się kiedyś tego, ale teraz wychodzę z założenia, że ani takiego podwykonawcy nie chcę, ani takiego klienta nie chcę. No bo tu jest ta, ta rzecz, która często bo być może temu podwykonawcy umknie, czy pracownikowi, że to. Ty tak naprawdę odpowiadasz za pozyskanie tego klienta, zbriefowanie go, a po stronie tej osoby jest tylko wykonanie zadania. Czyli ten cały koszt, wiesz, koszt pozyskania tego klienta zostaje po Twojej stronie i tego ci ludzie nie widzą. I nie widzą też tego czasem, że, że oni będą takie zlecenia dostawać przez dłuższy czas. Mhm. Że ok, dzisiaj pójdzie, zabierze ci tego klienta, ale w przyszłości nie dostanie trzech, czterech, pięciu kolejnych do roboty. Więc ja, ja z tym na przykład nie mam problemu, że jeżeli ktoś świadomie. Rezygnuje ze zleceń ode mnie, to, to ja po prostu wiem, że to nie jest osoba, z którą ja bym chciał współpracować. To, to wiesz, to, że ktoś zabiera ci klienta i robi ci źle, jednocześnie robi tobie dobrze, bo on nie wie o tym, że pozyskanie klienta to czas i umiejętności, i że. I że więcej czasu też poświęca się na samą rozmowę, niż na wykonanie tego zlecenia i, i samo podejście. I jest wiele innych czynników, według których klient podejmuje decyzję, że akurat decyduje się na ciebie, a nie na kogoś innego. Więc jeżeli ktoś dostanie od ciebie zlecenie, a później sobie pójdzie i samemu zacznie pracować, to będzie miał tylko jedno zlecenie, które ci zabrał, ale z niego się nie utrzyma, a nie będzie miał jeszcze na tyle doświadczenia, umiejętności, żeby pozyskiwać samemu. Także. Powiem tak, jak to mówi, jak to się mówi, nawet mi ich nie żal. No bo no robią sami sobie krzywdę, jednocześnie odchodząc od ciebie i zrzucając taki trochę balast. Tak, tym bardziej, że w wielu przypadkach ten klient może potem wrócić, nie? że mhm. Powie coś w rodzaju, że słuchaj, ten ten człowiek, co, co tutaj przyszedł zamiast ciebie zamiast ciebie. Ten, ten człowiek, który teraz to robił, co, co kiedyś to dla ciebie robił, to, to on nie daje rady, nie? My chcemy ciebie z powrotem. Tylko tu już miałbym na przykład mieszane uczucia, czy takiego klienta wziąć z powrotem, nie? No to też już jest kwestia później relacji, i zaufania, ale chyba najważniejsze jest to, że jeżeli klient przychodzi do ciebie, to ty powinieneś to zweryfikować, kto to wykona i ostatecznie znowu powiem to, co przed chwilą, że to ty się pod tym podpisujesz, bo z tobą klient rozmawiał, podpisał umowę albo zabrał dane do faktury, więc jego nie obchodzi podwykonawca, czy podwykonawca to jeszcze komuś zlecił czy zachorował, czy tego nie zrobił, czy wziął od Ciebie pieniądze i się już nie odezwał, więc no, ostatecznie i tak Ty za to odpowiadasz i tutaj znowu zaufanie, które jest potrzebne do, do osób, które dobierasz do współpracy, dlatego też między innymi nie korzystam z, z grup y, copywriterskich, gdzie często są osoby podpisane jakimś anonimem albo pseudonimem, y, które siedzą w branży, a tak naprawdę raz, że nie kojarzę ich z żadnych konferencji, czy, czy z rozmów, czy z aktywności, tak jak, tak jak na przykład Ciebie, a mają Podpisują się pod każdym zleceniem, że mogą je wziąć. Więc to też moim, trochę, moim zdaniem yy, trzeba popracować nad tą wiarygodnością i, i pokazać się z twarzy, imienia, nazwiska i, i później umiejętności. Nie pozostaje mi nic, nic poza tym, żeby się podpisać pod tym, co, co powiedziałeś, ale jest kwestia, którą chciałbym poruszyć, czyli jak się dostać do Twojego zespołu. Gdyby, gdyby doszło do takiej sytuacji, że Potrzebujesz człowieka, dajesz ogłoszenie, to co ten człowiek powinien zrobić, jak powinien do Ciebie podejść, żeby zwiększyć swoje szanse na to, żeby to, żeby do tego zespołu się dostać? Mhm. Na ten moment ciężko jest mi powiedzieć, bo nie miałem jeszcze takiej sytuacji, że szukaliśmy kogoś. Kto dołączyłby naszego zespołu poprzez CV albo poprzez to, że do mnie napisał. Bo czas, zdarza się, że, że wysyłają do mnie ludzie CV, że chcą dołączyć do mojego zespołu, ale widzę, że te CV jest napisane w taki sposób, że pewnie poszło jeszcze w, w kilka miejsc jednocześnie, a nawet zdarza się tak, że w CC są inne firmy, bo, bo ktoś tego nie ukrył. Też mi się takie coś zdarzało, natomiast wszystkie osoby, które są w moim zespole, trafiły do mnie, można powiedzieć, pocztą pantoflową. To znaczy, albo ktoś mi polecił tę osobę, która jest dobra, albo ja samemu ją znalazłem i powiedziałem, że kurde, podoba mi się, chciałbym z nią, chciałbym z nią pracować. I często było tak, że te osoby przychodziły do mnie na, na jedno, dwa zlecenia, a dzisiaj koordynują całe, całe projekty. Więc ciężko jest mi odpowiedzieć na pytanie, jak się do mnie dostać pewnie głównie z polecenia. To znaczy CV-ki jak najbardziej przeglądam, ale po prostu odpowiadam, że na ten moment nikogo nie szukamy i chyba jest mi tak najprościej i najbezpieczniej pracować jednak z osobami, które znam. To znaczy nie skreślam nikogo, że wiesz, na pewno jest wielu copywriterów lepszych ode mnie na, na świecie, których chciałbym u siebie w zespole, ale pewnie, żeby się do tego zespołu dostać i żeby ze mną współpracować, no to musimy się spotkać na żywo. Nie wiem czemu taką, taką zasadę przyjąłem, ale... Nigdy nie oferowałem pracy komuś, kto się mnie o nią pytał, tylko to przeważnie ja oferowałem albo dostawałem polecenie, że, hej, zapytaj tę osobę, bo, bo jest naprawdę dobra. Może dlatego też tak dobrze mi się pracuje, bo nie to źle zabrzmi, że nie tracę czasu na naukę tych ludzi, ale już po prostu potrafią wnieść jakąś wartość, gdzie musimy się tylko dopasować, zgrać, są na początku jakieś zgrzyty, ale ostatecznie każdy wie, co ma robić. Zapadło mi w ucho to stwierdzenie, to, że. To, to, nie płacę za naukę, wiesz, na, na bazie tego ostatniego e, wyczynu pana Darka z Giftwalu, tak, 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 tak. mhm. <laughs> no Ale racja, racja. Wiesz, jednak jak zatrudniasz to, to, to chcesz mieć jakiś poziom kompetencji. Pamiętam, że kiedyś, kiedyś coś zlecałem komuś i ostatecznie ten artykuł kosztował mnie 145 zł za 1000 znaków, bo tekst wyrzuciłem do kosza i później musiałem go napisać sam, więc, mhm. a, więc kumam. To w takim razie, jak odwrócę trochę pytanie, jak zapracować na takie polecenie? O kurde. Pierwszy, pierwsza osoba z mojego zespołu zapracowała w taki sposób, że szukaliśmy specjalisty na już do korekty dużego projektu. Tam dotyczyło to Wrocławia, bo to był projekt o mieście Wrocław i i ta osoba akurat z tego miasta była przypadkowo, to znaczy jest przyjazna, ale, ale znała, więc zaczęliśmy tak współpracę, że dostałem polecenie, osoba wykonała, no i spodobało nam się to, więc mówiłem, może jeszcze spróbowałabyś tego, a potem jeszcze tego. No i nawiązaliśmy współpracę, że po prostu do nas przeszła, bo miała inną pracę, więc można trochę powiedzieć, że podkradłem, podkradłem pracownika, ale nie z copywritingu, tylko z innej branży. Copywriting robiła dodatkowo, więc nie mam tutaj wyrzutu sumienia. Więc to jest jedna rzecz. Druga osoba to też doświadczenie wcześniej w treści i w reklamie. Potrzebowaliśmy osoby, która rozumie trochę i takie zagadnienia socjologiczne i samą reklamę i... I, I zachowanie użytkowników, e, odbiorców, więc, e, więc kolejna osoba wpadła do zespołu. E, no więc chyba tak, trochę też to, co Ty często mówisz, że. Trzeba mieć jakąś specjalizację albo unikać tego, czego się nie lubi, i wyeksponować to, co się lubi i, i potrafi. No i myślę, że to wtedy samo przyjdzie, bo jeżeli znajdziesz osobę, która szuka specjalisty do jednego tematu, no to potem ta osoba poleci ją ciebie kolejnym, kolejnym osobom, albo zostanie, zostanie z tobą na dłużej i, i da ci na tyle roboty, że nie będziesz musiał szukać gdzieś indziej. Fajnie, fajnie, że to wybrzmiewa, bo spotkałem się z taką opinią, nie chcę rzucać nazwiskiem, że. Dobry copywriter napisze o wszystkim, że 95-99% tekstów tak naprawdę jest do napisania, do wyresearchowania. Nie? No i przypadkiem to jest ta sama osoba, o której mówiłeś, że zgłasza się pod każdym praktycznie zleceniem. Nie? Mhm. Więc to, to stoi w opozycji do tego, co mówił Paweł Gontarek, jak u mnie był, że dla niego musisz być specjalistą, dla niego musisz się na temacie znać. Też nie płaci za naukę, nie. Tak, to, to, to znaczy, wiesz, żeby, żeby to wybrzmiało, też to nie jest tak, że jeżeli robimy jakiś tekst medyczny, no akurat nie, bo, bo też unikamy takich tematów, ale jeżeli robisz tekst medyczny, to niekoniecznie musisz za, zatrudniać copywritera z wykształceniem medycznym, bo możesz współpracować z lekarzem, który ci ten Brief zrobi i. I znowu, nie, nie znam tych proporcji i tego tych 90 albo 95%, co jest do napisania, ale jeżeli będziesz miał dobry wsad i mięso i opiekę merytoryczną, to to napiszesz, więc ok, każdy tekst jest do napisania, to co powiedziałeś, ja mogę się podpisać pod tym, że każdy jest, ale musisz mieć odpowiednie zaplecze do tego. Zaplecze, a nie zawsze warto, bo czasem mówię na przykładzie tekstów o ubezpieczeniach, że mnie napisanie tekstu o artykułu o ubezpieczeniach zajmie godzinę, dwie. Mhm. Ja już wiem, co do czego, gdzie informacji szukać i tak dalej. Komuś, kto się kompletnie nie zna na ubezpieczeniach, zajmie to no, nie przestrzela, jak powiem, że w tydzień. Mhm. I tak podejrzewam, że będą tam błędy, nie? Nawiązuję mhm. do tego, co powiedziałeś, że, że jest research i przygotowanie do tematu to jedno, ale ten wsad, o którym mówię, czyli jeżeli spotyka się ze mną. Załóżmy specjalista do spraw ubezpieczeń, to ja go pytam o rzeczy podstawowe, ale on, musi mnie wspom ale on musi mnie wspomóc w tym, że istotne jest dla niego to, to albo to. Dlatego też jeden z odcinków, który nagraliśmy u siebie z Natalią, dotyczył tego, żeby dział marketingu i dział sprzedaży ze sobą współpracowały, bo to często sprzedaż ma większą wiedzę, ale to marketing wie, jak to sprzedać, mimo wszystko, że nie jest sprzedażą. Jeżeli mamy dobre wsparcie, to to napiszemy, jeżeli nie jesteśmy specjalistami, a mamy zrobić tekst o ubezpieczeniach, tak jak to powiedziałeś, no to będziemy się męczyć i lepiej z tego zrezygnować, zarobić trochę mniej, ale mieć spokojną głowę. Tak, nawet, wiesz to niekoniecznie zarobić trochę mniej, bo ty za ten tekst, znaczy ta osoba, która będzie tydzień ślęczać nad tekstem, weźmie za ten tekst taką samą kasę, jaką ja wezmę za dwie godziny pracy, no to komu lepsza godzinówka wyjdzie, mhm. już czepiając się tej, tej godzinówki, to po prostu się w większości przypadków nie opyla, no chyba, że. Mam też taką teorię, że te osoby, które wiesz, zgłaszają się na wszystkie zlecenia, po prostu to później podlecają nie? i mhm. to nie, nie za dobrą stawkę, umówmy się. Niepotwierdzona teoria, kiedyś może się do tego dobiorę, ale, ale takie mam podejrzenie. Niemniej wspomniałeś o odcinku, który nagrywaliście o współpracy marketingu i sprzedaży i ja ten temat podcastu chciałbym trochę pociągnąć, bo masz podcast i nie ukrywam, że jego istnienie trochę zainspirowało mnie do tego, żeby mieć swój podcast. To miłe. Jakbyś, jakbyś mógł powiedzieć w tej chwili, jakie korzyści widzisz z prowadzenia takich działań, z nagrywania tego podcastu? Może powiem w ogóle o tym, jak to się zaczęło, bo to, że nagrywamy z Natalią i że, i że robimy to w studiu, to wynika trochę z tego, że wcześniej pracowaliśmy w mediach, więc mieliśmy już jakiś zalążek tego, jak ma to wyglądać, ale pomysł narodził się z tego względu, że klienci często pytali o te same rzeczy i pomyślałem o tym, że nie będę robił wpisów na blogu i odsyłał ich do bloga, żeby sobie przeczytali o to, co pytają, tylko żeby sobie o tym posłuchali i, i często jest tak, że klienci, którzy słuchają jakiegoś odcinka, dzwonią do mnie albo piszą i mówią, Słuchałem trzy minuty, bo nie miałem czasu, ale przekonał mnie Pan do tego, co Pan mówi, także zacznijmy współpracę. Albo to ja mówię, że wie pan co, rozumiem, o co pan pyta. Mogę panu powiedzieć pokrótce, o co chodzi, natomiast nagraliśmy specjalnie odcinek podcastu, bo te pytanie dosyć często pada. Proszę sobie posłuchać, i, i ewentualnie, jeżeli będzie coś niejasne, to, to wrócić. I ci klienci już wracają, ale nie z pytaniami, a, a może inaczej, z pytaniami nie o to, co zrobimy, tylko za ile. To był taki główny, główny powód tego, dlaczego ten podcast powstał. A jakie widzę korzyści? No, widzę korzyści takie, że ja oszczędzam czas, klient oszczędza czas, buduje. Swój wizerunek pokazuje, że, że to, co robię, no, żyje tym, co robię, plus dodatkowo żyję z tego, co robię, plus dodatkowo znam się na tym, co robię. No i to, co powiedziałeś wcześniej, że jeżeli klient posłucha albo też przeczyta na moim blogu, czym się zajmuję, no to sam oceni, czy chce ze mną pracować, czy nie. Tak pokrótce. Czyli fajny sposób pozyskiwania i jednocześnie kwalifikowania Jak Ktoś mi powiedział ostatnio, że nie lubi słowa lead. Kwalifikowania potencjalnych klientów. Nie A to nie ja, 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 ja lubię, bo trochę z korporacji też się wywodzę, ale nie, nie mam z tym problemu. Co ciekawe, wiesz, lead jest takim słowem, które można dwojako rozumieć, bo jak masz lead w artykule i masz lead jako lead, czyli pozyskanie, no nie? Bo jak pracowałem na przykład w T.V. ie to jak tworzyliśmy artykuły, to ktoś mówił, że wrzuci do Lida coś tam. No, i wtedy mówisz, ale jak do LIDA, czyli do pozyskania tego, no nie, do LIDA, czyli do zajawki artykułu. Więc to też fajnie, żeby wybrzmiało, że są to, że jedno słowo, które, które może oznaczać dwie, dwie różne rzeczy. I też spotykam się z klientami, którzy mówią mi, że nie lubią tej angielszczyzny. Przejdźmy po prostu na język polski. Jesteśmy w Polsce, więc język polski jest taki piękny. Do, dorzucę ci tutaj trzeci element, bo dostałem kiedyś taki, taki brief na zlecenie, gdzie było wiesz, struktura artykułu. I pierwszy element to był nagłówek, a potem był ołów. Tak siedzę nad tym myślę tak, kuźwa, co to jest ten ołów? Przecież to nie, nie jest zlecenie ani, ani z dziedziny chemii, ani z metalurgii. Ołów? Przecież coś z chemioterapii? Bo wiem, że tam się takie płaszcze ołowiane nakładało. Nie? Oł ołów po angielsku to jest LED. Lead mhm. albo lead. Nie pamiętam, jak się wymawia. Ale pisze się tak samo właśnie jak lead. I tak myślę, aha, ktoś po prostu w tłumacza wrzucił i mu przetłumaczył mhm. jako ołów. Nie? Kuźwa, 10 minut siedziałem, główkowałem nad tym, co to jest to to jest ten o. Także już teraz mamy trzy znaczenia słowa mhm. lead. A jak jesteśmy przy LIDach, jaki jest Twój ulubiony sposób na zdobywanie klientów? To znaczy, ulubiony. No najlepiej bezpośrednia rozmowa. Chyba z tych współprac, które cenię sobie najbardziej, to są właśnie te, gdzie poznałem kogoś albo na konferencji, albo gdzieś właśnie na takim spotkaniu, na spotkaniu jak teraz, albo też ktoś do mnie przyszedł. I pamiętam taką sytuację po semk chyba. Jeden z klientów przyszedł i powiedział, że słuchał rozmowy, bardzo fajna. Czy moglibyśmy nawiązać współpracę? Niczego nie obiecuję, ale. Moglibyśmy spróbować. Także, chyba, takie mm, współprace, gdzie ktoś już mnie gdzieś widział, bo nie lubię takich lidów, które są wysyłane do wszystkich i jedynym kryterium jest to, kto będzie najtańszy. Czasami, nawet mówiąc szczerze, nie odpisuję na takie lidy, gdzie pojawia się pytanie: dzień dobry, ile za tysiąc znaków? I to, to, to już w ogóle kompletnie olewam, Szczególnie, że też nie rozliczam się za, za znaki. Ale jeżeli widzę lid, w którym ktoś pyta o znaki, to już wiem, że będzie problem na tyle, że, że nie ma być dobrze, ma być tanio. A tu, tu ci powiem ciekawostkę, bo się ostatnio wycwaniłem. Wiesz, yy, słuchałem Grzegorza Celebana i on miał taki patent, że co zrobić z klientem, którego interesuje tylko cena. Yy, I on tam powiedział, że jeżeli kogoś interesuje tylko cena, to trzeba mu zadawać dalej pytania, że za mi podam cenę, ja się muszę dowiedzieć tego, 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 tego potrzebuję mieć to, to, to i to. I zastosowałem ten patent i pomyślałem sobie w ten sposób. Wiesz, wysłałem brief, tam jest kilkanaście pytań do odpowiedzi nie. I albo klient, którego interesuje tylko cena, powie nie, nie, panie, żadnych briefów, powiedz mi, pan, ile za tysiąc znaków. Ja już wiem, że to nie jest klient dla mnie. A jak ktoś mówi, no dobra, wypełnię brief i niech pan wtedy wyceni, to już mogę puszczam dalej w tym procesie, nie? No mhm. to ja powiem ci, że ten element briefu, idąc dalej, nawet po poznaniu cen jest istotny, bo jeżeli klient nie wypełni briefu, to już wiesz, że chciał poznać tylko cenę. Nawet jeżeli już ją poznał, załóżmy, pyta się, ile za projekt? No za projekt 1000 zł, ale musi pan wypełnić brief i już jest wtedy cisza. No to ja już wtedy wiem, że to było rozpoznanie rynku. A niechęć nawiązania współpracy. Więc ten brief, niezależnie czy wyślesz go przed poznaniem, przed wyceną, czy, przed, czy, czy po podaniu ceny, jest taką bronią, mogę powiedzieć, trochę obosieczną, że, że może tobie zrobić dobrze, ale może też sprawić, że nie wiem, będzie za mało informacji, więc znowu musisz dopytać. Ale może być tak, że tych informacji w ogóle nie będzie, czyli lepiej dla ciebie, bo nie tracisz czasu na, na kolejne dopytywanie. Dokładnie. Jak już jesteśmy przy tej kwalifikacji, LIDU, <laughs> do... powiedz mi. Jakie było w Twojej karierze najtrudniejsze zlecenie? Taki projekt, przy którym się musiałeś tak zmużdżać, że będziesz go wspominał do emerytury? O, może nie zmużdżać, ale robić setki poprawek, i to już było wtedy, jak, jak już zbudowaliśmy zespół. To była chyba szkoła językowa, nie za duża, ale, ale dosyć znana. Gdzie dostaliśmy zlecenie na, na landing, chyba i na, na mailing, plus, plus strony blogowe, które były jeszcze in progress, to znaczy w trakcie tworzenia. Było tak, że za dużo osób koordynowało ten projekt. To już wiem też, mam taką, taką sugestię, że jeżeli ktoś pracuje nad projektem, to niech wyznaczy jedną osobę, maksymalnie dwie do niego. Tam chyba cztery osoby odpowiadały za zatwierdzenie ostateczne, plus jeszcze na końcu była, był, był szef. No i okazało się, że pierwsza osoba powiedziała, że jest super, druga też. Trzeci coś nie odpowiadało, a czwarta powiedziała, że w ogóle to do kosza, więc tylko widzieliśmy forwardowane, forwardowane maile i, i odpowiedzi między sobą. Koniec końców, zrobiliśmy robotę tak, jak miała być zrobiona, a klient do nas zadzwonił na następny dzień, że w ogóle to straszne gówno, i że my zrobimy to lepiej i wyślemy wam poprawioną wersję. Było to chyba dwa lata temu, a wersji poprawionej do dzisiaj nie dostałem, także nie wiem, co się wydarzyło. Pieniędzy też za to nie wzięliśmy ostatecznie. Wolałem mieć spokojną głowę, ale no, to było takie zlecenie, które nas mega, mega przeorało, i, i już też nauczyłem się trochę ludzi pod tym kątem, że jeżeli coś jest na początku za bardzo cukierkowe i takie super, to potem będą z tego problemy. No to jak... Mówimy o problemach, to teraz pora na najgorszego klienta, klienta z Piekła Radem. Trafił ci się taki czy ci się nie trafił? No to chyba możemy tego samego wrzucić do, do tego wora, naj, najtrudniejszego i, i, i zlecenia, które naj. Więcej czasu pochłonęło. Też chyba mam szczęście do tego, że, że tacy klienci mi się nie trafiają, bo też pytanie, co rozumiesz pod, tym, pod kątem tego klienta z piekła rodem? Bo jeżeli pytasz o wymagających, to mam takich i nawet mi się to podoba. Natomiast jeżeli mówisz o takich klientach, którzy dostawali mnóstwo rzeczy, a, a ostatecznie im się nie podobało, to nie trafiłem na to, to. Oprócz tej szkoły językowej, gdzie i tak na początku zapewniali, że jest wszystko ok nie wiem jaki miał, miało to cel, może chcieli to zlecenie dostać za darmo, te teksty nigdzie się nie pojawiły, bo też mam taką zasadę, że monitoruję niezapłacone prace, to znaczy, że nie daje się nabrać na to, że ktoś mówi, no niestety jest straszne to zlecenie, niech się Pan nauczy pisać, ale ja za to nie zapłacę, a potem te teksty gdzieś wiszą, no to wtedy od razu, od razu bym interweniował, podobnie jak z niezapłaconymi fakturami, o których pisaliśmy na LinkedInie i, i kwestii windy, windykacji więc no chyba z takich spiekła z rodem nie miałem na szczęście mam wymagających to znaczy siedzimy aż do ostatniej poprawki i to jest dla mnie w porządku ale też klienci są fair bo mówią dobra więcej poświęciliśmy czasu także dolicz te 2 3 godziny albo ile potrzebujesz tak to jest sporo mam dokładnie na myśli takich klientów po których zmieniasz profil idealnego klienta nie zmieniasz tę sekwencję kwalifikowania leadów nie? że na przykład "OK, dobra jeżeli to będzie klient który którego interesuje tylko cena albo poprawia mi słowo auto na samochód, no to ja takiego klienta już nie chcę, nie? Albo klient, który tam powiedzmy płaci po terminie czy coś. Chociaż też słyszałem, Ola Młodzińska mówiła, że miała taką sytuację, to jedna z agencji o prężnym marketingu dosyć, że zlecili jej tekst, ona tekst napisała, powiedzieli, że ten tekst to gówno, że za niego nie zapłacą, po czym właśnie tekst trafił na stronę. W praktycznie niezmienionej formie. No i ona, wiesz, tradycyjnie z pretensjami, że halo, no słuchajcie, mówicie, że po pierwsze tekst jest niezapłacony, tekst trafia na stronę. Po drugie, mówicie, że tekst jest gówno, a on tu w praktycznie w niezmienionej formie trafił na stronę, no to halo, zdecydujcie się. No mhm. i tam nie. No, tak powinno być, nie? Ale tam wiesz, z agencji przyszła odpowiedź, że musieli się przy nim napracować. Co dla mnie jest dziwne, skoro tekst prawie niezmieniony. Mhm. A, a po drugie, to jak będziesz podskakiwać, to cię zniszczę, bo mam znajomości w branży. Mhm. No to jest trochę to, o czym rozmawialiśmy pod kątem pośredników, tylko że mówimy o, o większych agencjach, a nie o, o freelancerach, którzy podzlecają freelancerom. Czyli wiesz, trochę na zasadzie y, też widziałem takie ogłoszenia na grupie, gdzie szukamy copywriterów do próbnych tekstów i nagle zgłosi się 20 osób. Agencja ma 20 próbnych tekstów i mówi: Wiecie co, wszystkie są słabe. Także dziękujemy za współpracę. No i mają 20 tekstów, które są za darmo. Ile jest takich osób, które sprawdzą, czy te teksty wiszą? No, niewiele, bo nie pomyślą o tym, że to może wisieć, albo pomyślą, że rzeczywiście są słabe i, i muszą się podszkolić, i tu znowu te kryterium oceniania jest też dosyć niebezpieczne, szczególnie dla osób, które są nowe w branży, bo wiesz, jeżeli nauczyciel da ci jedynkę, to nie do końca wiesz, czy dał Ci jedynkę, dlatego że jesteś słaby, czy po prostu miał taki dzień. E, więc wielu, e, wielu os wiele osób, które zaczynają w branży, też nie powinny się zarażać tym, że jeden klient im powiedział, że są słabe, bo pewnie pięciu innych powiedziało o tym, że jest ok, albo po prostu nic nie powiedziało, tylko przyjęło teksty. Więc na to też bym zwracał uwagę, że jeżeli jesteśmy już o tym przy tych tekstach, które pisze się dla kogoś, a ktoś ocenia, że są słabe, po czym wrzuca je na stronę, no to też nie sugerowałbym się do końca tym, że naprawdę były słabe, tylko ktoś chciał na tym zarobić już miał taką strategię od początku, przed jeszcze nawiązaniem współpracy. To, to jest smutne, to jest smutne. Ja, ja sprawdzam swoje teksty, bo czasem jest wiesz, taka kwestia jest rozmowa, czy sprawdzasz swoje teksty po tym, jakie wyślesz do klienta. Są ludzie, którzy nie sprawdzają, są ludzie, których interesuje tylko to, żeby ten tekst skończyć, wysłać, dostać kasę i na, wiesz, zdać, zakuć, zapomnieć, nie? Mhm. I to jest tak, jak mówisz, niebezpieczne, no bo może się okazać właśnie, że wysyłasz tekst próbny za darmo i ten tekst idzie do internetu, nie masz za niego kasy. I może się też okazać na przykład, że twój artykuł wykosił konkurencję, jest na pierwszym miejscu w Google, zarobił klientowi kupę pieniędzy, a ty nawet o tym nie wiesz. I zamiast to sobie wstawić do portfolio i się na tym wozić, no to tak naprawdę bijesz się o zlecenia, bo nie wiesz, czy... Czy masz, czy masz argumenty za tym, żeby klienta przekonać, czy nie. Więc z tego miejsca też podpisuję się pod tym i mówię, sprawdzacie teksty swoje po wysłaniu. A my jedziemy dalej i pytanie brzmi: co tobie dało największe ubusta w karierze, co było takim game changerem? Myślę, że zanim przyszedłem jeszcze na, na swoją działalność, bo ja też wywodzę się z etatu byłem w jednej agencji i do, od tych agencji też polecałbym zacząć przygodę z copywritingiem albo w ogóle zacząć pisać samemu, żeby, żeby zobaczyć, czy to jest w ogóle to, czego chcemy, ale pamiętam taką sytuację, gdzie byłem w agencji na umowie zlecenie chyba albo udziału, nie pamiętam teraz jak to się, czym, czym to się różniło, natomiast chciałem umowę o pracę i właściciel tej firmy powiedział, że firmy nie sta się na to, żebym był na etacie, mimo tego, że inni byli, więc powiedziałem, że nie do końca mi to odpowiada i że niestety musimy się rozstać no to usłyszałem, że spoko jeszcze wrócisz na klęczkach do nas no minęło 8 lat, a ja non stop nie mam kiedy wrócić, bo non stop coś się dzieje innego, ale potem zacząłem... Robić większe zlecenia dotyczące takich trochę działań telewizyjnych też i myślę, że to sprawiło, że gdzieś w branży zostałem zauważony, bo telewizja ma jednak wielką moc i znowu też nawiążę do tego, co często mówię, że mam szczęście do ludzi, z którymi współpracuję albo współpracowałem. Albo też współpracować będę, bo, bo ich gdzieś poznałem, ale jeszcze nie działamy. Więc z taką pocztą pantoflową zacząłem zdobywać większe zlecenia, aż do takich zleceń korporacyjnych. No i tutaj na tym etapie właśnie zacząłem zatrudniać osoby, bo, bo już potrzebowałem wsparcia i też... Yy, Jestem na takim etapie, że nie muszę walczyć o kolejne zlecenia. To znaczy, nie mam takiej potrzeby, żeby mieć aż nadto i żeby się zastanawiać, kurde, co teraz z kim zrobić, bo już kolejne zlecenie czeka. Tylko wolę sobie pracować tak projektowo i jeżeli wiem, że już jakiś projekt odchodzi albo, albo będzie przerwa, no to dopiero, mm, dopiero łapać kolejne. Natomiast z takich bustów, no to chyba właśnie jeden klient z branży odzieżowej, z branży fashion. Potem też obuwniczej e, pozwolił nam na to, że, żebyśmy się rozwinęli finansowo i zainwestowali kolejne, pie, kolejne pieniądze, na przykład w ten podcast, o którym, o którym rozmawialiśmy, bo też chcieliśmy, żeby to było zrobione albo bardzo dobrze, albo w ogóle. Więc potrzebowaliśmy po prostu funduszy na to, no i też osoby z branży, z którymi współpracowałem, czyli z czyli Gret albo Artur Strzelecki, to też są osoby, które trochę wprowadziły mnie do branży i dały mi zlecenia, które pozwoliły mi funkcjonować. Nie mówię tutaj o zleceniach 5 zł za 1000 znaków, tylko już, już naprawdę takie projekty. I, I tutaj też się nauczyłem później z klientami z zagranicy rozliczenia projektowego i rozliczenia za teksty, a unikania rozliczenia za znaki, gdzie na Zachodzie to w ogóle było dla nich dziwne mówienie o do za znaki, bo mówili albo o słowach, albo o tekstach, albo o, o godzinach, więc tutaj jesteśmy jeszcze trochę w tyle. Też nie Właśnie wiem, czy odpowiedziałem roz... do końca na, na to twoje pytanie, ale tak to czuję. Kiedyś rozkminiałem, dlaczego w Polsce się liczy na znaki, bo wydaje mi się, że Polska to jest jedyny kraj, gdzie teksty liczy się na znaki i nie wiem, czy to przypadkiem się nie zassało, bo nawet zadałem sobie trud, żeby sprawdzić, czy, czy polskie słowa są krótsze niż zachodnie i nie są krótsze. Więc bo, pomyślałem, że wiesz, że, że, że na dużych wolumenach, że tamte różnice dwóch, trzech znaków na słowie to będą miały znaczenie, ale nie. Mhm. Polskie słowa są relatywnie dłuższe. To ja mam na to inną teorię. Wydaje mi się, że te rozliczania za znaki biorą się z tego, że agencje rozliczają się za projekt, a żeby więcej zarobić i dać mniej copywriterowi, to rozliczają się za znaki, czyli mniej więcej wiedzą, że 25 zł netto za 1000 znaków, czyli liczmy, że tekst będzie miał 4000. Aha, ok, a 25 zł za godzinę raczej nikt nie powie, więc bez sensu proponować rozliczenie godzinowe, więc zróbmy za znaki i teraz mówimy copywriterowi, ok, czyli bierzesz 25 złotych za 1000 znaków, no tak dobra, czyli to będzie stówka za tekst dobra, czyli napisz nam o najnowszych maszynach CNC no i Twój research, który jest zawarty w znakach za 25 zł netto za 1000 znaków zajmuje Ci 5 godzin, napisanie redakcja, korekta zajmuje Ci kolejne 3 czyli 8 godzin, czyli zrobiłeś tekst E, za 100 zł na przykład w 8 godzin albo albo nawet więcej. Załóżmy i, i musisz takich tekstów napisać dziennie 3 albo 4. No trochę doby ci nie starczy. Więc wydaje mi się, że to rozliczanie godzinowe wywodzi się po prostu z podzlecania może tak, o, albo z pośredniczenia. To znaczy, wiesz, ty już masz stawkę za projekt, y, którą znasz. I teraz wiesz, że grafikowi musisz zapłacić albo za paczkę, grafik, albo za jego godzinę. PM-owi musisz zapłacić za godzinę. No bo nie zapłacisz mu za minuty rozmów, albo za, za jedną rozmowę. Więc no już mniej więcej wiesz, jak to podzielić, a copywriterowi wrzućmy 25 zł za 1000 znaków, przecież to tylko napisać, więc no, nie będzie wymagało wielu pieniędzy. To jest moja teoria oczywiście, nie wiem, czy tak jest, ale tak sobie to rozkminiam w głowie. Ciekawa, ciekawa teoria. Wiem na pewno, że, że w Polsce ogólnie SEO copywriting się robi inaczej niż wszędzie indziej. Na przykład wie, u nas jest bardzo popularne kupowanie po prostu linków na platformach. Na Zachodzie się tak tego nie robi w takim stopniu, z tego co się orientowałem, więc. Teoria ciekawa. Ciekawe, czy się, czy się potwierdzi. Sam też SEO, copywriting, wydaje mi się, że jest bardziej popularny w Polsce niż na zachodzie, bo klientów, z którymi współpracuję na zachodzie, mam kilku i mam klientów z Włoch, mam klientów z Niemiec, mam też klientów ze Słowacji. I mało kiedy proszą o teksty SEO, to znaczy proszą o teksty merytoryczne z uwzględnieniem SEO. Nie proszę o SEO copywriting, gdzie masz 25 razy to samo słowo i musi być umieszczone z odmianą, bez odmiany na początku, na końcu w lidzie w nagłówku i najlepiej jeszcze w linkowaniu wewnętrznym, najlepiej jeszcze w Alcie. Tylko mówią, że potrzebują tekst merytoryczny. Tutaj mamy brief, tutaj mamy to. Jeżeli masz pytania albo sugestie, to jak najbardziej jesteśmy na nie otwarci. Nie jesteś wyrobnikiem, tylko jesteś partnerem. I to też chciałbym, żeby było w Polsce bardziej popularne, to znaczy jeżeli idziesz do prawnika, to nie mówisz mu, hej, napisz mi pismo, tylko chciałbym z panem współpracować. To ja nie mówię, że to się zmieni i też nie mam żalu do ludzi, jasne, ale żeby ten copywriting trochę potraktować bardziej poważnie niż, niż to, że przychodzimy do faceta, który napisze nam tekst. Sorry, trochę się rozgadałem, ale to było ważne. Właśnie to jest ważne, myślę, że, że ta świadomość tutaj powinna rosnąć, bo, bo sporo osób ma takie, takie podejście właśnie, że jak ktoś mi płaci, to ja jestem jego chłopem. Panem. Pan nie, bo ktoś, klient nasz pan, to jest takie stare stare podejście. Nie wiem czy z lat 90., czy nawet starsze, że wiesz, że klient nasz pan, mam 10 kopików na twoje miejsce. Jak ci się nie podoba, to won, masz tu 5 zł za 1000 znaków i się ciesz, że w ogóle dostajesz jakieś pieniądze. z tym trzeba walczyć. Z tym trzeba po prostu walczyć. Klient nie jest panem przełożony, to jest wiesz, jak, jak masz przykładowo agencję i masz kogoś zatrudnionego na etap, masz nie wiem, koordynatora, nie koordynatora projektu, masz content managera i pod content managerem są copywriterzy załóżmy, no to wtedy masz jakąś hierarchię, uh -huh. e, hierarchię zarządzania, ale to też nie, nie powinno być na zasadzie, że ja jako myślę, że wiesz to. rozmawiałem kiedyś z klientem i ja on mi powiedział coś takiego, że jest taki kompleks polskiego chłopa i to mi tak strasznie utkwiło w głowie, jest kompleks polskiego chłopa, gdzie my mamy mentalność chłopa pańszczyźnianego, jak to mój wujas mówił, najgorzej jak się z dziada zrobi pan, uh -huh. że wiesz ktoś dostaje awans, zostaje kierownikiem nagle mu odpala. Bo już jest nad kimś, nie? I że, że to właśnie, że nawet dochodziło do sytuacji, że współpracowałem z klientem, z firmą na zasadzie partnerskiej, a pracownica tego klienta mnie traktowała jak kogoś, kto jest pod nią. Mhm. Pracownica klienta, gdzie ona, wiesz, nawet za, za, za płatności nie odpowiada. Ja też bardzo tego nie lubię i u siebie w, w zespole. Yy... Nie, nie mam takiego podziału, że są lepsi i gorsi, to znaczy wyżej i niżej, tylko wszyscy jesteśmy w zespole i ja tym zespołem po prostu zarządzam, ja go nadzoruję, można powiedzieć, jestem jego liderem, natomiast wszyscy jesteśmy na równi, bo. Też to co powiedziałeś i myślę, że warto, żeby to wybrzmiało, że ta, ta dziewczyna, która traktowała ci trochę z góry, ona nie rozumie, że to dzięki Tobie to zlecenie jest wykonane i dzięki Tobie może to pójść dalej, więc copywriterzy mimo tego, że najniżej w hierarchii, nazwijmy to w hierarchii, e, copywriter, content manager, y, nie wiem, saowiec, y, właściciel firmy i tak dalej, pewnie jeszcze gdzieś piłem po drodze, y, no to jednak ta struktura... w który jest najniżej ten copywriter, to od niego najwięcej zależy, żeby to, żeby to wykonać. Wiadomo, że ma wsparcie content managera, który powinien wcześniej być też copywriterem, żeby rozumieć pracę copywritera, no i, i ze sobą współpracować, dlatego ja nie lubię bardzo takiego podziału i takiej hierarchii, że yy, przychodzę z znikąd, jestem nagle, nagle content managerem, jestem wyżej niż copywriter, więc ja mu będę mówił co ma robić, a potem jak się go zapytasz co ma być w lidzie, to się ciebie zapyta w czym, więc też się spotykałem z takimi sytuacjami i jeżeli widzę, że ktoś się na przykład na czymś nie zna, jest nade mną, to staram się używać takiej nomenklatury i takich słów, które są używane w copywritingu, żeby ktoś mi odpowiedział, że mnie nie rozumie albo często zdarza się, że nie przyznaje się do tego, tylko mówi... Zrób tak, żeby było dobrze, no i ja wtedy już wiem, że ktoś nie wie, o co chodzi i mogę sobie zrobić to tak, jak, jak uważam. Jest, jest taka grupa takich osób, ludzi, którzy się nie znają na robocie copywritera, ale yy, uważają, że się znają i, mm. i mówią Ci, jak masz swoją pracę wykonywać, nie? To mnie to na przykład irytuje. Tak, Często... dlatego wystarczą dwa proste pytania dotyczące samych technikaliów i już wtedy wiesz, że ktoś nie wie, o co chodzi i daje Ci spokój. Nie zawsze, ale działa. Mam takie wrażenie, że to właśnie zmierza w stronę podważania kompetencji, które następnie mają zmierzać w stronę podważania stawki. Nie? no Bo skoro ja się lepiej znam na Twojej robocie niż Ty, no to ja nie uważam, że powinien ci tyle płacić. I też kiedyś się jeżyłem na to, ale już teraz, teraz po prostu odpuszczam, jeśli nie uważa klient, że, że jestem wart pieniędzy, które powiedzmy oczekuje, to nie musimy współpracować. Jest jeszcze jeden temat, który myślałem, że nie zdążymy poruszyć, ale może zdążymy, czyli temat AI. Mhm. Rozmawialiśmy o zleceniach, rozmawialiśmy o klientach, rozmawialiśmy o tym, że zleceń jest mniej. I wspomniany już kilka razy Paweł Gontarek pewnie mu się tam odbija dzisiaj. <grym> Mówił, że ty AI nie lubisz. Jakbyśmy mogli trochę bardziej pociągnąć. Nie lubisz. Mówię, że olewasz. Ale jakbyśmy mogli. No, nie stosuje. Hmm? Tak, no, nie stosuję z tego względu, że. Miałem przez niego kilka problemów, a w zasadzie problemy mieli klienci, które spadły na mnie potem, bo na początku jak pojawił się szał na czat GPT, bo ja też nie mówię o całym AI i o całej sztucznej inteligencji jako takiej, tylko o samym czacie GPT, bo bo jego ja staram się unikać i wiem, że są osoby, które korzystają pod kątem, nie wiem, researchu albo inspiracji, jasne i też żeby to wybrzmiało, ja nie, teraz nie będę... Mówił, że czad jest zły i kto z niego korzysta to w ogóle się nie zna na kopii, że zabija rzemiosło i, i samą, ca, samą sztukę copywritingu, bo to nie o to chodzi, ale zdarzało się także że klienci rezygnowali, bo teraz wszedł czat GPT, więc twoje godziny pracy są zbyt wysokie i, i cena za nie, więc yy, przechodzimy na czat. A po pewnym zachuśnięciu się i zobaczeniu, że to jednak nie do końca, wracali z tekstami z czatu i pierwszym moim zadaniem było poprawienie tekstów z czatu. No i tutaj mogłem powiedzieć, że ok, ale ja to zrobię od nowa, nie będę poprawiał. Poprawiłem jeden na próbę, też, żeby no, zrobić sobie wycenę i mniej więcej zobaczyć, ile czasu to zajmie. Doszedłem chyba do połowy i wyłączyłem ten tekst, więc to już była jedna rzecz, gdzie nie chciałem z tym czatem mieć do, do czynienia. No i druga, że ja też bardzo lubię tak rzemieślniczo pracować. To znaczy, zamiast poświęcać godzinę czasu na budowanie promptu na czacie, wolę poświęcić godzinę czasu na rozmowę z klientem, od którego dowiem się więcej i on zna swoją firmę, więc. E, wolę zrobić szybkiego kola i powiedzieć, brakuje mi tego, tego i tego. Mogę to wrzucić w czat, ale mi wypluje bzdury albo nie będzie dotyczyło Twojej firmy, tylko będzie to ogólne, więc czy robimy? Jeżeli klient przychodzi do mnie i mówi, że OK, zróbmy to czatem, to mówię, że to niestety nie jestem w stanie pomóc, bo go nie używam. A jeżeli przychodzi i mówi, no to ja to zrobię czatem, to mówię to ok, ale tylko w SAT. Nie, nie będę poprawiał redakcji, korekty, nie, nie będę stosował do tych tekstów, bo po prostu szkoda mi czasu i Twoich pieniędzy, bo pewnie wycenię to na, na dwa razy więcej niż zwykły napisany tekst. Więc moje stanowisko jest takie, że jeżeli ktoś chce, to może tego używać, korzystać jak najbardziej. Na ten moment nie jest mi to potrzebne. Tak jak rozmawialiśmy, trochę czasu minęło, a my dalej w copywritingu siedzimy. Przetestowałem sobie raz ten czat tak dłużej, jak przygotowywaliśmy się do odcinka z Natalią o czatach. GPT właśnie, bo, bo mieliśmy gościa, który AI-em się zajmuje, więc musieliśmy się zbriefować na to, ale nie czuję takiej potrzeby, nie czuję, że jest mi to mega niezbędne, żeby zrobić lepsze teksty, bo no, robimy je cały czas tak samo bez AI. Jeżeli ktoś mówi, że przyspiesza mu to pracę, no to, to może z tego korzystać. My nie korzystamy, cały czas robimy pracę tak samo, nikt nie narzeka, że jest praca zrobiona później albo, albo, że mogłaby być szybciej. Tylko jeżeli jest deadline, to jest deadline, a to już od nas zależy, jak sobie z tym poradzimy. Także, no, żeby, żeby było jasne, moje zdanie jest takie, że ludzie, którzy korzystają, niech sobie korzystają. Ja na pewno nie podpisałbym się pod tekstem, który jest wygenerowany, nawet jeżeli bym go zredagował, bo takie zlecenie też teraz mamy, poprawić. Teksty po agencji, która zrobiła je tylko czatem. Co prawda, nie sprawdziła i nie zweryfikowała i nie zredagowała, to tutaj też wina agencji, ale takie teksty się pojawiły na stronie, które po pierwsze widać było, że są napisane czatem, bo też przewija się taki artykuł w, w internecie, który pokazuje, że są na przykład wypunktowania albo pewne zwroty, których nie użyłbyś dzisiaj, a są używane, albo na przykład nomenklatura jest sprzed 20 lat w danej branży. Więc da się to wychwycić. I nie przeszkadza mi to, że pracujemy, pracujemy bez czatu, chociaż jest jakąś innowacją. Może się okazać, że za dwa lata będę musiał to zrobić, albo że za dwa lata nas już w ogóle nie będzie, bo takie, takie teorie też słyszałem. No, słyszałem to już przy wejściu czatu, że copywriterzy się kończą. No i widzę, że skończyła się część copywriterów, albo zakończyła się część ludzi, którzy copywriterami nigdy nie byli. Bo, bo myślę, że to też warto poruszyć, że osoby, które wchodzą do branży, powinny sobie zrobić taki test. Czy w ogóle chcą robić to, co nazywa się copywritingiem? Bo często mówi się, że to jest tylko pisanie, ale, ale samo wymyślenie, stworzenie tego szablonu, później napisanie tego rzeczywiście, bo to, co masz w głowie, trochę inaczej wtedy wygląda na papierze albo na komputerze, i zweryfikowanie tego, czy rzeczywiście, kurde, ja tego chcę. Poza tym mam takie poczucie, że copywriting jest bardzo zazdrosno wszystko inne, co się robi. To znaczy masz wyjść z kumplami na imprezę, ale musisz mieć na jutro zrobione dwa teksty, więc no dobrze byłoby mieć świeżą głowę, więc musisz zostać w domu i to napisać i to jest pewne, pewien wybór, pewna decyzja. Ja tej decyzji nie żałuję, bo, bo siedzę w tym już 8 lat i dalej chcę to robić. Nie chcę tylko zarządzać i liczyć kasę. To jest fajne, ale myślę, że szybko bym się tym znudził, że, że ja tylko zarządzam. Bo jednak tutaj jestem na jakimś planie filmowym, tak jak ostatnio zrobiliśmy scenariusz, teraz trzeba to zrealizować. Tutaj za chwilę przychodzi klient: ok, dziewczyny ode mnie zarządzają, dziewczyny z zespołu zarządzają tym projektem, ale ja jednak doglądam. Może zróbmy to tak, a może tak. Bardzo podoba mi się na przykład to, gdzie są dziewczyny w zespole, które mi powiedzą: nie, nie, nie masz racji, myliś się, ja bym to zrobiła tak. I mi to mega imponuje, bo ja nie chcę być szefem, ja chcę być partnerem zespołu, który ma swoją firmę, ale ma zespół na tyle ogarnięty, że jeżeli coś jest złe, to, to, to wybrzmi, że poprawmy to. A nie, okej, okay, pewnie mi powie, że źle mu mówię, więc nie będę się odzywać, a ostatecznie klient powie: co to za gówno? Dlaczego tego nikt nie poprawił? I wtedy wiesz, ktoś z zespołu może ci powiedzieć, no bo ja widziałem, że to jest źle, ale nie chciałem się odzywać, bo nie wiedziałem, co powiesz. A mnie właśnie imponuje takie coś, jak ktoś powie ci, że ja bym to zrobiła inaczej. Nie musisz się na to zgadzać, ale samo to, że wiesz, że da się to zrobić inaczej, już buduje też relacje i te osoby są otwarte na to, żeby, żeby się jeszcze bardziej udzielać, jeszcze bardziej być kreatywne i czuć się częścią zespołu. I chyba, chyba to, o czym marzyłem, zbudowałem. Inspirujące, to gratuluję, że, że, że to zbudowałeś. Ja widziałem taką, taki fragment rozmowy z Jeffem Bezosem, że jak mówił, że on na spotkaniach odzywa się ostatni. On nie, nie zabiera głosu pierwszy, bo wtedy uciekają, mogą uciec. Zajebiste pomysły. Masz, powiedzmy, wiesz, 10 osób na spotkaniu, 10 osób na jakimś briefingu. I Jeff się odzywa, i wszyscy myślą sobie tak, hmm, kurde, miałem powiedzieć coś tam, ale Jeff mówi coś tam, no to, to, ja, to ja już tego nie powiem, nie? I to mm -hmm. wszystko ucieka. To jest dokładnie to, co ty mówisz. Nie? Także yy, pewnie z, jak, jak za jakiś czas będziesz miał w Polsce drugiego Amazona, to, to może być, yy, może być jakiś, yy, jakaś przesłanka ku temu. Tak, ja też poza tym wychodzę z takiego założenia, już nie tylko w, w rozmowie z zespołem, ale i z klientami, bo to jest istotne, że, że mówię to najpierw ty mi powiesz, a potem ja ci powiem, żeby też nie zabijać tego, o czym powiedziałeś w, w, w przykładzie przywołaniu Bezosa. Natomiast klient, mówiąc mi rzeczy, które są na przykład dla niego nieistotne, a. A ja mogę z nich wyłuskać kolejne pytanie, które może sprawić, że będzie coś, coś mega w tym artykule, o czym wcześniej by nie wspomniał, bo myślałby, że to nie jest istotne. Więc najpierw wysłuchać i dopytywać, dlaczego, a jak to widzisz, a coś tam. Dlatego też jak dopytujesz kogoś w rozmowie, to nie jest tak, że ty jesteś zły na niego, albo masz go za idiotę, że dlaczego to tak zrobiłeś? Nie pytasz go, dlaczego, żeby go zrugać, że coś źle tylko dlaczego? Bo on ci wtedy powie dlatego, że. Aha, dobra, to czyli moglibyśmy to zrobić jeszcze tak i tak. Dobra, pomyślę o tym następnym razem. Więc wydaje mi się, że ta rozmowa, o której wspomnieliśmy na początku, czyli rozmowa podejście do klienta, ciekawość, klienta, ciekawość człowieka jako klienta, nie wiem, partnera biznesowego, osoby z zespołu, Tutaj tym wygrywa, bo jeżeli dużo wątków poruszysz, to będziesz miał o czym pisać, nie musisz wszystkiego wykorzystać, ale będziesz miał więcej wiedzy i będziesz wiedział więcej, niż musisz napisać. Dokładnie, jak ta technika przesłuchań z, z amerykańskich filmów, nie? że po prostu wchodzi glinasz do pokoju przesłuchań, zadaje jedno pytanie i się nie odzywa. Nie? Mhm. Później zapada cisza on ja się nadal nie odzywa. Ta cisza trwa 2, 3, 5, sekund, 10 sekund i ten przesłuchiwany wtedy zaczyna sam z siebie gadać gada rzeczy, których by nie powiedział, nie? Tak. I, no i to, tak samo ta, klienci. Hmm? Ta technika też jest stosowana w, w telewizji, gdzie reporter zadaje pytanie i patrzy się na osobę i ta cisza jest taka niekomfortowa, że ktoś zaczyna w końcu mówić, hmm, więc no, to działa, tylko też kwestia jak, jak o to zapytasz, jak zaintonujesz, bo jeżeli zrobisz to z pretensją, no to uzyskasz zupełnie inny efekt niż ten efekt, gdzie byłeś po prostu ciekawy. A Jeszcze jedno pytanie na kanwie tego, co powiedział Paweł Guntarek, że on coś powiedział takiego, że jak masz markę opartą na imieniu i nazwisku, to marka idzie do piachu razem z Tobą. Twoja marka to jest piotrpolok.pl Jak się na to zapatrujesz? Czy w ogóle rozmawialiście z Pawłem na ten temat, że nie wiem, wytłumaczyłeś mu to jakość czy coś? Nie, nikt nie zadał mi tego pytania, ale myślę, że to się samo broni, bo myślę, że Ferdynand Porsche zakładając Porsche albo Karol Wedel zakładając Wedla mieli się dobrze i i to, że dzisiaj ich nie ma, a, a firmy istnieją, to, to tylko samo o tym świadczy. Tak samo przywołany w rozmowie Maciej Maniewski też pewnie myślał o tym, żeby robić dobrze robotę, a nie o tym, żeby rozwijać firmę, a, a to samo poszło, więc to budowanie, ten personal branding, a później rozbudowywanie marki w przypadku Maniewskiego, kolejne salony i, i to, że osoby pracują u Maniewskiego albo w Maniewskim, to jest tylko... Tylko lepiej, tak mi się wydaje. A budowanie kolejnych marek, no to wiesz, też możemy przywołać restaurację Polka by Magda Gessler. Czyli wiesz, masz markę, ale cały czas grasz tym, tym personal brandingiem. I ja chyba bardziej w tę stronę chciałbym iść, że, że za 60 lat, kiedy mnie już nie będzie na świecie będzie dalej marka Piotr Pologi, będą inne osoby pracowały i mówią, że pracują w Poloku albo u Poloka albo jak chcesz mieć dobre teksty to idź do Poloka I nie twierdzę, że, że to jest najlepszy pomysł, ale też nie twierdzę, że żeby mieć dobrą markę i rozpoznawalność i klientów trzeba iść, kolej, trzeba iść koniecznie w nazwy i unikać imienia, imienia i nazwiska fajne, fajne, dobry, dobry kontrargument podoba mi się no tak, no bo wiesz, je, jeżeli zakładasz firmę jako, jako drugą na przykład i, i nie chcesz być kojarzony jako Piotr Polok, no to w porządku, albo zajmiesz się zupełnie innymi rzeczami. Natomiast jeżeli zakładałbym firmę albo zacząłbym robić rzeczy i pomyślałbym, jak to nazwać, żeby się to dobrze sprzedało, no to. Może dzisiaj bym tak do tego podszedł, ale ja wtedy chciałem po prostu robić rzeczy. A że się okazało, że mogę jeszcze na nich dobrze zarabiać, a że jeszcze więcej osób się o tym dowie, no to już dla mnie tylko lepiej. Więc dzisiaj, gdybym dzisiaj zakładał firmę Piotr to założyłbym firmę Piotr I słusznie. Piotrek. Jakbyś miał dać początkującym copywriterom jedną radę, to co by to było? Na pewno ciekawość i nastawienie i sprawdzenie się, czy tego chcę robić. Nie patrzenie na pieniądze na początku, bo tych pieniędzy na początku w copywritingu nie będzie. Jeżeli chcemy dorobić, bo siedzimy w domu i myślimy o tym, że to ja bym coś napisał, to to na pewno nie będzie to. Copywriting wymaga, tak jak powiedziałem, cierpliwości, copywriting jest zazdrosny. Copywriting jest elementem, w którym cały czas trzeba się rozwijać, bo to, że napisaliśmy jeden zajebisty tekst, to, to nie znaczy, że będziemy zawsze tacy. Nawet kiedyś. Ktoś kiedyś powiedział, tylko to dotyczyło dziennikarstwa raczej, że jesteś tak dobry jak twój ostatni materiał. To znaczy, że jeżeli dzisiaj miałeś super dzień, to pomyśl o tym, że jutro musisz mieć jeszcze lepszy, ale to samo nie przyjdzie. Więc jeżeli dzisiaj napisałeś fajny tekst, to w ramach rozrywki poczytaj sobie jakąś dobrą książkę, sprawdź konkurencję. Ja często sprawdzam rzeczy osób, które, które siedzą w branży, jestem takim trochę jakby to powiedzieć, takim kucharzem, który prowadzi swoją restaurację, ale idzie w McDonaldzie, idzie w restauracji z gwiazdką Michelin, bo może jakaś inspiracja się pojawi. Także tutaj na pewno wyszedłbym od tego, żeby sprawdzić na pewno, czy chcemy to robić. Jeżeli chcemy to robić, to nie nastawiać się na pieniądze, tylko na warsztat i dla takich początkujących osób sugerowałbym albo pójście do agencji, oczywiście nie za darmo, ale Dużej, dużych pieniędzy też tam nie będzie, ale żeby cokolwiek mieć, podpatrzyć, e, jak pracują lepsi, i mówię tutaj o tym, żeby, e, żeby ktoś sprawdzał te teksty. To znaczy, jeżeli coś napiszemy, to, to żeby zapytać, co można poprawić, jak to zrobić, znaleźć sobie takiego mentora, bo od samego parzenia kawy, no nie będziemy lepsi, stracimy swój czas i, i w zasadzie tylko agencja na tym zarobi, nawet jeżeli nie będziemy super. Ewentualnie zacząć prowadzić swojego bloga i samemu szlifować warsztat, ale lepiej chyba pod okiem. Kogoś, więc zacząłbym od agencji albo od jakiejś mniejszej firmy, która mogłaby by wziąć pod skrzydła i pokazać, czym ten copywriting się je. Czy to ci wystarczy? Myślę, że wystarczy. Myślę, że wystarczy, że ja kiedyś sobie pozbieram te wszystkie jedne rady od wszystkich gości podcastu i, i zrobię z tego taką kompilację. To fajne, niektóre rady się powtarzają, niektóre są unikatowe. Bo ja powiedziałbym, że jest unikatowa, żeby, to, żeby sprawdzić, czy w ogóle chcesz to robić i że na początku nie ma kasy. To jest mhm. to, to złudzenie, któremu wiele osób myślę, ulega, że zacznę coś robić. Nie? Wiesz, dzisiaj sobie wstanę rano, pomyślę, od dzisiaj jestem copywriterem i, i siedzę i czekam na pieniążki, czy tego mhm. będzie wypłata. No nie, nie będzie wypłata. Nie będzie wypłaty. No ja myślę, że to nie tylko copywritingu do, dotyczy, ale najlepsze rzeczy powstają z pasji, gdzie no po prostu robisz to na początku i nie wiesz, że będziesz miał z tego, z tego mega dużo pieniędzy. Inne podejście jest takie, co jest dzisiaj w modzie, to zacznę to robić, albo na czym mogę najlepiej zarobić, to zacznę to robić. I potem wiesz, są ludzie, co zmieniają co roku robotę, bo coś innego jest trendy. Tutaj jest tak, że masz swoją pasję i nawet jeżeli jest gorszy miesiąc, to nie myślisz o tym, co by robić innego, tylko dobra, zacisnę zęby. Muszę ten budżet inaczej. Zaplanować, ale zrobię tę robotę, bo no bo lubię to robić. A za miesiąc się okazuje, że zrobiłeś to tak dobrze, że pięć osób poleciło cię kolejnym pięciu osobom i, i musisz budować zespół. Dobre podsumowanie. Bardzo dobre podsumowanie. Ja no tak. Gdzie cię można znaleźć w internecie. Wszędzie. To znaczy, bardzo jestem aktywny na LinkedInie. Nie tak jak ty, ale też. Na YouTubie, to znaczy reklamie w internecie na www.piotrpolok.pl no i na mediach społecznościowych pod nazwą piotrpolok.pl albo pod imieniem i nazwiskiem piotrpolok.pl. Zależy czy firma, czy człowiek, o czym powiedzieliśmy, ale jeżeli chodzi o obudowanie personal brandingu, to piotrpolok.pl. Ja w imieniu widzów i słuchaczy Ci dziękuję za y, dziś, za przyjście, za odpowiedź na pytania, za odpowiedź na pytania, których w skrypcie nie było, te są najciekawsze. Tak, spontane, za... li, liczymy się spontane. <laughs> tak, za wiedzę, za tipy, mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi część osób zarobi więcej hajsu. Dzięki. Dziękuję bardzo za, za zaproszenie No i, i życzę powodzenia wszystkim, którzy zaczynają w copywritingu no i do zobaczenia gdzieś pewnie na konferencjach. W odcinku z Piotkiem to jest tyle. Jaką jedną lekcję wynosisz dla siebie? Zostaw komentarz, dzięki temu inni zobaczą, że ten odcinek był wartościowy i przekazuje wiedzę. Zostaw też lajka like dla Spotify'ka, zostaw suba dla YouTube'a, niech ten kanał rośnie, dzięki temu dotrze do większej liczby osób, które tak jak ty, mam nadzieję, będą zarabiać więcej hajsu z copywritingu. A jeżeli znasz kogoś, kto Twoim zdaniem mógłby odnieść korzyść z odsłuchania tego odcinka, kto Twoim zdaniem powinien go odsłuchać i wziąć go sobie do serca, podaj tej osobie. Pomóżcie sobie nawzajem. Ty będziesz bohaterem, ona zarobi więcej siana. Dzięki za Twoją obecność. Dobrego dnia, Siema.